Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 61. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 29 grudnia 2012 roku. 2022 roku. Na wstępie chcę przywitać wszystkich tutaj obecnych, Państwo burmistrz, radnych, gości, pracowników, wszystkich nas oglądających. Przypominam Państwu o stosowaniu się do zasad RODO i też chcę poinformować, że zgodnie z listą obecności podpisanych jest 14 radnych. 14 radnych bierze udział w obradach sesji. Mamy kworum, możemy prawomocnie podejmować uchwały. Odczytamy porządek obrad 61. sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie 61. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I podpunkt pierwszy. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty po zmianach. To jest projekt uchwały nr 101. Podpunkt drugi. W sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach. To jest projekt uchwały nr 102. Podpunkt trzeci. W sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2022. To jest projekt uchwały nr 106 po zmianach. Podpunkt czwarty w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Projekt uchwały nr 107 po zmianach. Podpunkt piąty w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Projekt uchwały nr 108. Podpunkt szósty w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Projekt uchwały 89 po zmianach. Podpunkt siódmy. Przedstawienie uchwały budżetowej. To jest projekt uchwały nr 88. Podpunkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. B. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. C. Dyskusja. D. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 po zmianach. Punkt czwarty. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego, sprawozdania burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki-Zdroju za okres od 21 grudnia do 29 grudnia 2022 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 6 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2022 jedno zarządzenie, zmian dotyczących wykonania uchwały budżetowej miasta Rabka-Zdrój dwa zarządzenia, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2022 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju dwa zarządzenia, zmiana planu finansowego rachunków dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy jedno zarządzenie. Jedno zarządzenie ogólnoadministracyjne dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. W okresie międzysesyjnym z rejestru ORG jako organ wykonawczy gminy udzieliłem upoważnienia dla pani Urszuli Skawiańczyk-Sowa, naczelników Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego, pozyskiwania funduszy do zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany stosunków wodnych, pełnomocnictwa dla radcy prawnego Paulinie Pukala-Krawczyk oraz radcy prawnego Przemysława Krawczyk działającego w imieniu miasta i gminy do
wszelkich spraw związanych z dochodzeniem roszczeń w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych gminy Rabka-Zdrój na profilu Rabczańskie Podziemie Rapowe na profilu społecznościowym Facebook poprzez bezprawne wykorzystywanie herbu gminy, w szczególności do kierowania wezwań do zaniechania naruszeń, występowania przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, wszelkich instancji i sądami powszechnymi. Pełnomocnictwa dla pani Natalii Wabik do zastępstwa procesowego w sprawie złożenia wniosku o zawarcie ugody w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu oraz wszelkimi innymi sądami powszechnymi właściwymi w tej sprawie. To chodziło o ćwiczeniówkę. W wyżej wymienionym okresie wydałem zarządzenie wewnętrzne jako kierownik urzędu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntowej. Dokonanie 2 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 4 decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 1 numeru porządkowego i odpowiedzi na pisma wpływające do wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Wydział IRG. Zostało unieważnione 3 postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce. Zostało unieważnione 3 postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji przedszkola w Chabówce. Zostało unieważnione 3 postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Otwarto oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych w 2023 roku. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy, na terenie miasta Rabka-Zdrój złożono 1 ofertę. To jest zakłady komunalne spółka z o.o. Rabka-Zdrój. Cena oferty 299 077 zł 92 grosze. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie sołectw Chabówka, Ponice, Rdzawka złożono 1 ofertę. Również zakłady komunalne spółka z o.o. Rabka-Zdrój. Cena ofertowa 19 090 zł 8 groszy. W obecnej chwili trwają procedury przetargowe. Zostały otwarte oferty w 2 postępowaniu na zadanie pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectw Chabówka, Ponice, Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023. Postępowanie zostało podzielone na 3 części. Część pierwsza, zimowe utrzymanie dróg poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Pierwsza oferta, zakłady komunalne Rabka-Zdrój, cena ofertowa 599 460 zł. Druga oferta, Kopex, spółka cywilna Marcin Krupa, Wojciech Sroka, Rabka-Zdrój, cena ofertowa 690 012 zł. Część druga, zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Kośmider, Stanisław Kośmider, Rabka-Zdrój, cena ofertowa 496 800 zł. Część trzecia, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone, firma usługowa Stanisław Wójciak, Rabka-Zdrój, cena ofertowa 164 944 zł. Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte, firma handlowo-usługowa Jurtex Teresa Paternoga, Rabka-Zdrój, cena ofertowa 103 605 zł 20 groszy. Druga oferta, usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, Spytkowice, cena ofertowa 198 tysięcy. Część piąta, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Ponice. Usługi ziemne Adam Ponice, 147 600 zł. Część szósta, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rabka. Oferta pierwsza, Rapacz, Piotr Rapacz, wykopy ziemne, usługi budowlane, Rdzawka, cena ofertowa 240 tysięcy. I druga oferta, usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, Spytkowice, cena ofertowa 241 tysięcy. Część siódma, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka.
Firma handlowo-usługowa Jurtek Teresa Paternoga Rabka Zdrój 129 535 złotych 20 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostały otwarte oferty w trzecim postępowaniu pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2023 roku. W postępowaniu została złożona jedna oferta konsorcjum firm, lider konsorcjum zakłady komunalne Rabka Zdrój. Partnerem konsorcjum jest FCC Podhale Nowy Targ. Cena ofertowa wynosi 4 914 820,80 zł. Zostały przeprowadzone negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki z Pocztą Polską na realizację usługi świadczenia powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju. Wynegocjowana kwota to 267 958,70 zł oraz deklaracja stałości cen w całym okresie realizacji usługi. Zostały otwarte oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą dostawa systemów informatycznych w ramach projektów Cyfrowa Gmina. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Network Security Service Piotr Wojtasik, ulica Walerego Sławka, Kraków. Cena ofertowa 179 940 złotych 86 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym spółki zakłady komunalne. Uczestniczyłem w Wigilii dla samotnych. Spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Spotkałem się z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Dziękuję. To tyle. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma pytania do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty po zmianach. To jest projekt uchwały numer 101. Pozwolą państwo, że tutaj odczytam projekt uchwały, pominę wszystkie podstawy prawne i teraz tak. Paragraf 1.1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jest prowadzona działalność polegająca na wynajmie pokoi z zastrzeżeniem ustępu drugiego. Ustęp drugi. Postanowienie ustęp pierwszy nie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez okres 12 miesięcy w roku. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie trzecim ustęp pierwszy lub paragraf trzeci ustęp trzeci. Ustęp drugi. Miesięczna opłata zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jako sumę opłat obliczonych i a z części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy przy zastosowaniu metody określonej w ustępie pierwszym. B. Części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i przy zastosowaniu metody będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu służącego do prowadzenia działalności oraz stawki opłaty określonej w paragrafie czwartym niniejszej uchwały. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Ustala się miesięczną stawkę opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 37 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.
Paragraf drugi. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 74 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Ustęp trzeci. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 31 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Paragraf czwarty. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości wielorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 62 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w paragrafie pierwszym, z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości 1,60 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Ustęp drugi. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, o której mowa w paragrafie pierwszym, z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne w wysokości 3,20 zł za metr kwadratowy powierzchni lokali, lokalu. Paragraf piąty, ustęp pierwszy. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustęp drugi. Określa się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 206 zł rocznie. Ustęp trzeci. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 412 zł rocznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Paragraf szósty, ustęp pierwszy. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, ustala się w wysokości, tak jak było, 10 zł od osoby miesięcznie. Paragraf ustęp trzeci. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie o złożonej deklaracji o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, w którym będą gromadzone bioodpady stanowiące odpady komunalne. Paragraf siódmy, ustęp pierwszy. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz powierzchnia nieruchomości ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Paragraf drugi, przepraszam, ustęp drugi. Wzór deklaracji, o których mowa w ustępie pierwszy, określa odrębna uchwała. Paragraf ósmy. Traci moc uchwała numer 28/234/20 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Paragraf 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 13 września 1990 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty. W związku ze wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ustalono, iż obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w niniejszej uchwale ustalono na takim poziomie, aby pokryły one część kwoty, jaką gmina musiałaby przeznaczyć z budżetu na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rabka-Zdrój. Wczoraj odbyła się na posiedzeniu komisji dyskusja na ten temat. Była również obecna pani prezes. Były też wszystkie wątpliwości wyjaśniane, rozpatrywano możliwości, jak obniżyć ceny za wywóz odpadów, ale stanęło na tym, na czym stanęło. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan Jan pierwszy. Ja chciałem się tylko dopytać. Chodzi o te domki letniskowe i tą kwotę 206 zł. Czy to jest kwota całościowa od jednego obiektu za cały rok, czy to jest liczone dla ewentualnie przebywających tam osób w tejże wysokości za cały rok? Dzień dobry państwu. Kwota za domek letniskowy za jeden obiekt za cały rok. Czyli jeżeli na nieruchomości jest 5 domków, są 5 razy płaci się tą opłatę. Przedtem było tylko raz w roku. Jeżeli można. Jest to kwota maksymalna. Znaczy tak, jak to w takim układzie, jak należy rozumieć. Taki zapis w całej ustawie, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, gospodarowanie odpadami komunalnymi jest objęte, znaczy te obiekty są objęte stawką ryczałtową nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za rok. No tak jak jest wypisane, ta stawka, która jest ustalona, jest maksymalną stawką, którą możemy przyjąć według tej ustawy. Ale rozumiem, że jeżeli osoba, która prowadzi działalność w tym obiekcie, nie wiem, zgłosi, czy powinna to zrobić, że na przykład 10 osób przebywało w jakimś tam określonym czasie, to od tych 10 osób przez rok. Nie, panie radny, nie? Bo to wygląda w ten sposób. Mogę dokończyć? To wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany do podpisania umowy odrębnej. To jest dla domków letniskowych i tylko i wyłącznie. Jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza, inne zupełnie przepisy tutaj obowiązują. To jest tylko jak ktoś ma dla siebie domek. Tak, tak. Jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza, to jest to inaczej. Dobrze, dziękuję. Ja mam pytanie, od każdego domu będziemy płacić te 206 zł. To każdy domek dostaje kosz osobno? Generalnie jest tak, że muszą sobie wyposażyć w nieruchomość, musi się sobie wyposażyć sami w pojemniki lub worki, bo to obowiązuje taki sam system jak przy domkach jednorodzinnych, czyli odpady zmieszane są zbierane do koszy, a odpady niesegregowane. Zakłady komunalne dawały kosze, tak? Czy teraz się coś zmieniło? Dawały kosze, to są nasze kosze, nie zakładów komunalnych. My rozdawaliśmy mieszkańcom kosze w ilości takiej, jakiej posiadaliśmy. Były to kosze, które zostały zakupione w ramach programu dofinansowanego w ramach realizacji sortowni. No, było wszystko razem zakupione. Te kosze się niestety skończyły i jeżeli ktoś chce teraz mieć w koszach odpady zmieszane, no niestety musi sobie wyposażyć sam nieruchomość, no bo gminy jakby nie stać na dokupowanie nowych pojemników. Te pojemniki zostały, bo przedtem były, jak pamiętacie państwo, było tak, że część odpadów też segregowanych były w nich zbierane. Teraz część tych koszy, w których były segregowane odpady, jest przekazana osobom, które tam po oklejeniu zbierają w nich odpady niesegregowane. Więc większość generalnie
wydaje się mieć. No jeżeli ktoś rezygnuje, wyjeżdża, nie wiem, opuszcza dom, no to wtedy my te kosze odbieramy i przekazujemy je mieszkańcom, którzy ewentualnie mają, są, no, zapotrzebowanie jest jakieś. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Szanowni Państwo, tak jak wczoraj dyskutowaliśmy na tej komisji budżetowej na temat tych stawek, tych śmieci, było poruszanych wiele tematów. Powiem tak, z tego co wczoraj usłyszałem, wyciągnąłem sobie wnioski. Ja osobiście będę przeciwny podwyżkom śmieci, pomimo tego, że tutaj też padały sprawy ekonomii, czyli podwyżek cen paliw i tak dalej. Ja to rozumiem wszystko i nie zaprzeczam temu wszystkiemu, że ekonomia tutaj też przemawia, ale po wczorajszej rozmowie stwierdziłem, to są moje przemyślenia, że niestety, ale pewnych czynników jako urząd nie wykonał tutaj w celu zapobiegnięciu podwyżką tych cen. Jak co roku zresztą borykamy się z tym fantem. Tutaj radni, ja też osobiście powtarzałem, że znowu będzie podobna sytuacja z brakiem pieniędzy na wywóz śmieci. I to było też wszystko mówione. Co mogę powiedzieć? Moim zdaniem brak tej edukacji społeczeństwa, to co żeśmy mówili tutaj wspólnie, niestety uświadamianie. W innych gminach jakoś sobie poradzili z tym wszystkim. Były zakładane spółdzielnie, były zakładane tutaj zakłady komunalne, tak jak tutaj mamy. Każdy wie, na czym polega praca zakładu komunalnego, prawda? Więc tutaj z pewnymi rzeczami się nie będę zgadzał i nie zgadzam do tej pory. Tu pan burmistrz powiedział wczoraj, dowiedziałem się, że jednak jakieś tam rozmowy były w sprawie umieszczenia tych automatów na butelki PET. Dowiedziałem się o koszcie takiego automatu, nie wiem czy mogę powiedzieć czy nie tutaj. Tak, dowiedziałem się, że koszt takiego automatu jest w wysokości 80 tysięcy. Tylko pytanie, bo tu padło, że nie ma kto za to zapłacić. Czy były rozmowy z firmami na przykład, które to produkują? Czy jest możliwość wzięcia w dzierżawę? Czy jest możliwość wzięcia na przykład na preferencyjnych warunkach kredytu? Czy na przykład zakład komunalny jako beneficjent większy mógłby przy większej ilości dostać jakieś zniżki na ten cel? Zasada marketingu, reklama i tak dalej. Nie będę się tutaj rozwodził na ten temat. Ja powiem tak, ja myślę długo, przyszłościowo i długoterminowo. Nie myślę tylko o jeden krok do przodu, tylko o 10 tych kroków do przodu. Szkoda tylko, że tych działań nie było wdrażanych od początku naszej tu nowej kadencji, gdzie była ta komisja na temat śmieci, wywozu, były poruszane te pomysły wszystkie. Różne pomysły tutaj mieli radni. Fajnie, cieszę się, że te kompostowniki przynajmniej wypaliły, ale właśnie z tymi kompostownikami też nie będę się rozwodził, bo to nie jest moje zadanie, tylko zadanie urzędu o reklamie i kształceniu i uświadamianiu mieszkańców. Brak informacji takich, że jeżeli mieszkańcy dokładnie nie będą segregować odpadów, przez co byśmy zmniejszyli te odpady niesegregowalne, będziemy przyczyniać się do przynajmniej utrzymania ceny śmieci, bo ja nie mówię o obniżeniu przy tych kosztach rynkowych i tak dalej, bo jest to nierealne i zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Ale można było utrzymać tą stawkę. Kolejna sprawa, co wczoraj tutaj było mówione, audyt. Pan audytor wyraźnie powiedział, że zalecana cena za śmieci to 33 zł. Więc jak się ma teraz audyt do tego, co my tutaj tu robimy? Pytanie, po co ten audyt? No właśnie. Wiele innych rzeczy niestety się tutaj mi nie podoba osobiście jako radnemu.
Dlatego z takimi zarzutami tutaj występuję. Jestem przeciwny, jeszcze raz powtarzam, rozumiem ekonomię, ale jestem przeciwny temu, że niestety pewnych środków nie było podjętych. W różnych gminach są różne sposoby walczenia z podwyższeniem stawek. Tak jak mówię, zakład komunalny jest specyficzną tutaj formą działalności, więc tutaj nie możemy porównywać działalności jako działalność prywatne, jakieś zakłady, które muszą wykazywać jakieś nie wiadomo jakie zyski. Jest to zakład działający dla naszego dobra i tak to rozumiem i tak chciałbym, żeby to zostało. W niektórych firmach też tutaj, nawet i kolega też tutaj czytał właśnie ze mną, podzielone są sektory. Miasto jest podzielone na sektory, gdzie mogłoby to spowodować na przykład wystąpienie przy przetargach mniejszych firm, czyli dzielimy miasto na sektory, tu mamy duży plus, tak jak też tu koledzy mówili, mamy tutaj te sołectwa, gdzie można było to wszystko też zdezyfikować, podzielić to wszystko, gdzie mogłyby wystąpić do przetargu mniejsze firmy, które tak, więc ja uważam, że robienie audytu w taki sposób, jaki był zrobiony, a wiedzieliśmy dobrze, że tutaj w tym kierunku braknie pieniędzy, głównie tutaj w branży śmieciowej, powinniśmy się tutaj skłonić nad tym i tu fachowców wezwać, żeby nam pomogli, przeanalizowali. Tym bardziej, tak jak mówię, wystarczy wejść w tak zwanego wujka Google, który wszystko mówi, jest tyle pomysłów, jest tyle miejscowości wypisanych, jak sobie poradzili z tym problemem. Są nawet, proszę Państwa, pojemniki edukacyjne do wyrzucania tych śmieci. Naprawdę. Do nas, do ludzi przemawiają barwy, przemawiają symbole. Nie ma tego. Nie ma tego i tak jak mówię, rozmawiam z mieszkańcami, nie chcę wszystkich obrażać, ale część mieszkańców niestety nie potrafi segregować, bo nawet do kompostowników wrzucają ci, co mają, niektórzy, nie mówię wszyscy, ale potrafią wrzucać odpady z kości, mięso, gdzie niestety nie powinno się tego robić. To powinno trafiać do niesegregowalnych. No proszę Państwa, przyczyną tutaj podniesionych tych stawek jest brak działań. Pierwsze działanie, tutaj mamy firmę komunalną, ale drugie działanie, czym można było podzielić na sektory, nie wiem, nie dowiemy się teraz, bo nie ma już na to czasu, może za rok. Druga sprawa, edukacja, tego też brakuje. Dzięki temu, jeżeli społeczeństwo by bardziej segregowało, wszędzie jest napisane poprzez takie działania i czyny, potrafią samorządy miasta zatrzymać, nie obniżyć, proszę mnie nie zrozumieć źle, nie obniżyć ceny, tylko zatrzymać wzrost tych cen. Więc uważam tą uchwałę i tą propozycję 37 zł i tam w innych przypadkach o podniesienie za, no niestety w tym momencie nieuzasadnione, bo według mnie było brak tych działań, panie burmistrzu. Pytałem wczoraj też, czy były rozmowy Urzędu Miasta z zakładami komunalnymi, wdrażanie tych pomysłów, czy zakład komunalny też przychodził na przykład, że jest tak, słyszeliśmy to, możemy zrobić to. Brakło spójności między naszym zakładem rodzimym komunalnym niestety, a urzędem. To jest moja opinia i moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się chce odnieść. Proszę bardzo. Panie radny, dobrze, że pan powiedział, że to jest pana opinia i pana zdanie. Bo jeżeli chodzi o tak zwane butelkomaty, to mówiłem wczoraj, ale powtórzę, że rozmawiałem i z producentami i tak jak tutaj pan podał tą kwotę, to właśnie oni podali, że to jest taka kwota. Rozmawiałem między innymi z producentami wody i na Łęczowianki i Muszynianki w sprawie ewentualnie pokrycia koszty zakupu takiego butelkomatu. No niestety odmówili.
Natomiast rozmawiałem również z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność w Rabce. Czy w ogóle wyraziliby zgodę, żeby taki butelkomat umieścić przy ich sklepie? Powiedzieli, że jak najbardziej. Natomiast co do ewentualnego pokrycia kosztu, no nie znalazłem tu już partnera. To jest jedna sprawa. Co do edukacji, uważam, że edukacja jest prowadzona praktycznie bez przerwy przez wszystkie szkoły, przez naszego ekodoradcę. Są organizowane tak samo, jak są organizowane pikniki. Proszę sprawdzić sobie, jak było w szkole numer 2, gdzie była organizowana akcja między innymi dotycząca segregacji śmieci, bo to było robione w szkole i to było tam to duże wydarzenie. Mówi pan, że można obniżyć koszty. No można obniżyć jedynie jeszcze chyba przez częstotliwość wywozu, ale pewne obwarowania są, które nas zobowiązują, że w mieście nie możemy wywozić rzadziej niż raz na ileś, na dwa tygodnie. Więc tutaj, raz na tydzień, przepraszam. Więc tutaj to obliguje nas do pewnych działań. Natomiast pyta pan, czy były jakieś działania na linii gmina i spółka. Jak najbardziej, bo przecież uruchomienie sortowni jest przykładem tego, że to były działania, że szukaliśmy możliwości obniżenia tych kosztów. Natomiast dopóki nie zostanie wprowadzona tak zwana opłata producencka, czyli ci, którzy wytwarzają te śmieci, to niestety cały koszt jest przerzucony na mieszkańca. Bo proszę zobaczyć, że kupujemy na przykład pastę do zębów i mamy najpierw opakowane w folię, później w kartonik i jeszcze trzecie opakowanie to jest ta tubka plastikowa czy metalowa. Więc proszę zobaczyć, jeden produkt jest trzykrotnie opakowany i bardzo dużo tak mamy do czynienia. Możemy jeszcze ewentualnie zmniejszyć, że będziemy chodzili też na zakupy z własnymi torbami, nie będziemy brali tych następnych folii, reklamówek. No nie wiem, no dopóki nie zostanie, uważam, wprowadzona opłata producencka, to koszty niestety zostają albo po stronie mieszkańca, albo po stronie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chce jeszcze zabrać? Dobrze, to tak. Pani Ola, pan Paweł i pan Robert po kolei. Dziękuję. Ja chciałam wrócić do uchwały i tutaj pan przewodniczący czytał paragrafy, ale chciałabym wrócić do paragrafu numer 1, podpunkt 1, 2, paragraf 2, podpunkt 1, 2. Tutaj się mówi o nieruchomościach, o właścicielach prowadzących działalność gospodarczą z tytułu wynajmu pokoi, a w dalszych paragrafach mówi się o nieruchomościach, gdzie zamieszkają mieszkańcy albo też są to powierzchnie użytkowane, gdzie nie mieszkają, a prowadzona jest działalność. Prosiłabym o wytłumaczenie tego dosłownie. Czy te paragrafy wpisane w tą uchwałę to jest po prostu zmiana umów między tymi ludźmi a miastem na nowe umowy dotyczące odpłatności za śmieci? Znaczy te zapisy w tej uchwale są już od jakiegoś dłuższego czasu i tak ta uchwała brzmi od kilku lat. No ale znaczy, jeżeli jest propozycja zmiana ceny, czyli po prostu zmiana jest jak gdyby umowy, prawda? W tym momencie się zmienia umowa. Nie, to nie umowa, dotycząca stawki, tak? Znaczy może nie umowa, bo to nie jest umowa. Generalnie są to stawki opłat, na podstawie których ludzie składają do nas deklaracje i na podstawie tych stawek i tych opłat uiszczają do nas opłaty. Proszę mi odpowiedzieć konkretnie. No. Czy w tym momencie te osoby, które podpisały z miastem umowę i mają działalność gospodarczą, wynajem pokoi, w związku z tym zmienia się im stawka, tak? Nie. Te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą przez cały rok, nie mają z miastem podpisanej umowy, mają umowę podpisane z jakąś firmą, zakłady komunalne lub jakąś inną, to która ma... te paragrafy są w tej uchwale? To są nieruchomości, w których jest prowadzona w części nieruchomości działalność typu wynajem pokoi. Chciałabym o tych częściach porozmawiać. Czyli taki właściciel takiego budynku, w którym mieszka, prawda,
płaci śmieci po cenie jak gdyby każdy inny mieszkaniec, prawda? Plus tak. Płaci za śmieci z części za wynajmu z części pokoju. Nieruchomości, tak, tak, tak to rozumiem. Pokoju. Czyli dwa razy jak gdyby płaci za śmieci, tak? Tak, to jest w jednej deklaracji ujęte, ale teoretycznie składa się na to, na tą opłatę dwie jakby. Z tego co pani mówi, wychodzi na to, że praktycznie umowy mają właściciele podpisane z zakładami komunalnymi, ale w tej uchwale są takie zapisy, więc proszę mi wytłumaczyć dlaczego. Nie, bo to jest dlaczego. Tylko w części. Jeżeli prowadzi ktoś... Tylko część chodzi o część w tym momencie, bo to jest kwota złoty 60 za wynajem pokoju, lokalu. To jest powierzchnia. To jest dla tych właścicieli nieruchomości, których w części mieszkalnej jakby, w części budynku prowadzą wynajem pokoju. Ja to rozumiem, panie pokoju. Ulo, proszę mi odpowiedzieć. Osoby... On płaci złoty 60 za metr w tej tak, chwili. Tak, tak. Po podwyżce tyle będzie płacił za metr tak. swojej działalności gospodarczej. I tak samo, jeżeli chodzi o wynajem pokoi i tak samo, jeżeli chodzi o różnych przedsiębiorstw, których tu mamy na terenie Rabki. Tak, wszyscy mają tutaj podniesione jak gdyby opłaty śmieciowe z tego wychodzi. Tak, rozumiem? Tutaj są ujęte tylko te osoby, które wynajmują pokoje w swoich budynkach mieszkalnych, tam gdzie mają złożoną deklarację. Żadna inna działalność tutaj nie jest ujęta. Nie mamy objęte systemem... Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. To jakie odpady komunalne? To są te odpady komunalne, które pochodzą z wynajmu pokoju. Czyli nie, jeżeli... to wyżej jest paragraf pierwszy. Ja czytam w tej chwili drugi. Nie. To jest to samo? Tak, to jest to samo. To się tyczy... A tu jest iloczyn, tu jest kwota. Bo w paragrafie pierwszym jest kwota złoty 60, a tu jest iloczyn, pani Urszulo. No to nie rozumiem. Bo iloczyn... No jak to jest to samo? To nie jest to nie samo rozumiem, według o który mnie. Paragraf pani chodzi. O drugi i pierwszy. Co paragraf powiedziałam na początku. Pierwszy i drugi. Bo te kwoty się dodaje. Najpierw się mnoży liczbę mieszkańców w budynku. Jeżeli powiedzmy w budynku mieszka 5 osób. To opłatę się wylicza, czyli mnoży się 5 osób razy stawkę opłaty od osoby, czyli teraz było to 23 zł. Mieszkańca czy gościa? Może mi pani dać skończyć, pani Aleksandro? To proszę mówić tak, żeby wszyscy zrozumieli, o czym rozmawiamy. Mówię, że jeżeli w budynku mieszkalnym... Mogę skończyć? Jeżeli w budynku mieszkalnym mieszka 5 osób, jest to stawka... Jeżeli, nie wiem, chce mnie pani zdenerwować, pani absolutnie, Aleksandro, bo nie absolutnie, wiem, pani Ulo, ja zadaję konkretne pytania, odczytałam pani zapis mogę, uchwały, to, mogę który, odpowiedzieć. To pani podpisała się pod tym, że to pani jak gdyby redagowała tą uchwałę chyba, czy nie. W każdym bądź razie ja czytam słowa, które są w zapisie, to jest zapis. Ale po pani prostu. Mnie poprawia, no może nie do końca zawsze człowiek mówi po polsku i poprawnie, ale to jest nasza, że jak ja powiem, nie do pani, to mówiłam tylko do koleżanki. No nie wiem do kogo, no ale do kogoś pani powiedziała. W każdym bądź razie chciałam dokończyć. Jeżeli w budynku mieszkalnym mieszka 5 osób, to stawka opłaty za odbiór z tego budynku wynosi 5 razy stawka osoby, czyli w przypadku, gdy jeżeli ktoś kompostuje, to jest 23 zł na dzień dzisiejszy, to jest 5 razy 23 plus zgłasza, jeżeli ma 50 metrów kwadratowych wynajmu pokoi, mnoży tutaj za tą stawkę, którą mamy przyjętą na dzień dzisiejszy i to się sumuje. I to jest ta opłata, o której mówimy w tej uchwale. Tak, no wychodzi tak, bo ja już tego, wiesz, nie, dalej nie. Ale dobrze, chodzi mi tylko o to, że w tym momencie ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą praktycznie... Aha, jeszcze jedna sprawa, proszę mi powiedzieć. Skoro te osoby mają też podpisaną na przykład umowę z zakładem komunalnym, prawda? Nie, te osoby nie mają podpisanej umowy z zakładem komunalnym. Te osoby nie mają. A ma pani taki wykaz, ile osób ma z zakładami komunalnymi, a ile na przykład z Urzędem Miasta, które prowadzi wynajem? Bo wynajem się tu zakłada działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta, prawda? Znaczy jeżeli to możemy takie zestawienie, bo to jak najbardziej, ale to chyba nie wiem, czy można w tym momencie. Ale na przykład proszę mi powiedzieć, osoba, która znajduje się w takiej sytuacji, ma budynek mieszkalny, mieszka w tym budynku, część budynku przeznacza na wynajem pokoi, a na przykład kupuje worki w zakładzie komunalnym. Ale nie musi kupować worków w zakładach komunalnych, bo od tego jest ta deklaracja i dlatego przejęliśmy jakby czyli ich obowiązki. Czyli powinni zrezygnować po prostu tak, z worków, tak, kupowania to już było tutaj worku mówione ostatnio, jak pan był i podpisania umowy z urzędem, która praktycznie bije ich pokosie nierówno w tym momencie. No nie wiem, czy bije, czy nie bije. No myślę, co? Że no, na pewno. Dlaczego to jest tak taka sprawa? Uważa?
Pani Ulo, wie pani, ja ile pani mają, tylko powiedziałam, ile powiedziałam pani, tak, oczywiście, bo w tym momencie wie pani, co oni się w tej chwili zaczynają zastanawiać. Ciężko się zaczynają zastanawiać faktycznie nad tymi zapisami i to nie są korzystne dla nich zapisy, bo pani dobrze ale wie, to nie bo już byli o to, u pani, pani ale byli to, żeby były korzystne czy niekorzystne. Chodzi o to, że były sytuacje powielokroć, jeżeli ktoś wynajmował pokoje, to wszystkie odpady, które tak samo mogę skończyć podatki. Pani Aleksandro. Proszę bardzo. To wszystkie odpady lądowały w koszu, które my odbieraliśmy od mieszkańców. Było wiele uwag, także od państwa jako radnych, od mieszkańców, którzy czuli się pokrzywdzeni, więc śladem, nie wiem, pamiętam Batras Szczawnicy, wprowadziliśmy taki zapis, żeby te odpady mogły lądować w jednym koszu, ale żeby jakby koszt był uwzględniony w deklaracji, którą składa mieszkaniec. I to nie były tutaj nasz jakby, nie wiem, nasz tylko i wyłącznie pomysł. To był pomysł, który że tak powiem, powstał wtedy, kiedy wielu radnych i wielu mieszkańców miało pretensje do tego, że te odpady, które są z wynajmu w pokoju, lądują po prostu w koszach na czyli odpady, które... Ustaliliśmy, że porządek został wprowadzony, jeżeli chodzi o segregowanie śmieci mieszkańca, a gościa. Ale chodzi mi o stawkę i tutaj mam, to jest to po prostu. Czyli wyjaśniło się, bo oni na przykład mieli dylemat, czy po prostu będzie zmiana teraz umów z urzędem miasta, nowe stawki, czy faktycznie będą kupować worki od zakładów komunalnych. Myślę, że pani usatysfakcjonowała swoją wypowiedzią wszystkich przedsiębiorców i nie tylko, właścicieli działalności, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Teraz już dziękuję pani Ulu. Mam pytanie jeszcze do pani skarbnik, jeżeli mogę. Bardzo proszę mi powiedzieć w takim razie, jaka to jest kwota, jeżeli ta uchwała przejdzie dzisiaj i te kwoty przejdą, a pewnie tak. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć, jaka to jest kwota, którą miasto musi dopłacić. Jeszcze oprócz tego, którą zarobimy, proszę mi podać wysokość tej kwoty i kwotę, ile po prostu miasto będzie musiało dopłacić. Pani radna, w tych materiałach, które wysyłałam dzisiaj, no, biuro rady wysyłało do was w załączniku numer 9, tam już pokazałam, bo tą kwotę w tym projekcie budżetu została ta kwota wycofana, bo po wczorajszej komisji nie było wiadomo, więc wycofałam. Na razie jest po stronie dochodowej te kwoty, które na dzień dzisiejszy wynikają ze stawek i z podjętej uchwały rady, więc dochody mamy 4 miliony 89,492. Wydatki 5 miliónów 475,310. Jeżeli nie będzie podjętej uchwały o zwiększeniu stawki, to dopłata z budżetu jest 1 385 818 zł. Jeżeli byłaby podjęta uchwała o zwiększeniu stawki, zaproponowana jest 4 zł od osoby, obowiązywałoby to dopiero od miesiąca lutego, bo od stycznia już się nie da rady, to kwota wpłynęłaby od ludzi 589 028. Miasto nawet po tej podwyżce z budżetu musiałoby dopłacić około 800 tysięcy. Kwota 796 790. Dobrze, a proszę mi w takim razie powiedzieć, ile my mamy w tej chwili w kasie, w mieście pieniążków? Ale na koncie ile mamy pieniędzy? No nie wiem, musiałabym sprawdzić, bo pewnie dużo mamy, bo mamy dużo jeszcze pieniędzy refilów, subwencji. Może być nawet koło 15 milionów, może koło 12. No nie wiem, mogę wyjść na i sprawdzić. Rezerwy, którą musimy mieć zawsze na przykład. Nie ma takiej pani. Nie ma czegoś nie ma. Takiego, nie. Tak? Dobrze. Muszę iść po prostu sprawdzić, bo dzisiaj się lokaty jakieś uwalniały, więc mogę podejść i sprawdzić wyciąg bankowy. Chciałam tylko zapytać, bo wie pani co wczoraj, już przepraszam, dziękuję, może tak ogólnie tylko powiem, bo może nie mam racji, proszę mnie poprawić, ale wczoraj tutaj była pani prezes, powiedziała ile w zeszłym roku, jaka wysokość ich była po prostu pieniążków, które dostali z przetargów, ile wnieśli w tej chwili, to jest różnica około 290 tysięcy między kwotą z tego roku, a to co stanęli do przetargu. Tak tutaj żeśmy odejmowały. To jest 7% wychodzi na to. Różnica między kwotą przetargową z tego roku. Ale 2022? Tak. Dwa? Tak. A kwotą, którą oni złożyli w tej chwili, wygrywając przetarg, bo byli jedyną osobą, która wygrała. Ale przetarg na 2023? Tak. Wygrywając?
No większa różnica jest na pewno. Ja nie byłam od początku wczoraj na tym, bo nie dałam rady, bo robiłam jeszcze materiały. Tak, żeśmy razem z panią prezes i to wychodzi 7%, jak gdyby zyskuje zakład. Nie wiem, czy pani prezes robiła też grudzień, bo ja nie wiem, czy mówiła nie na dzień. Nie, robiła grudnia no właśnie. Chyba, więc to dochodzi 400 tysięcy około sam miesiąc. Z tym, że tutaj miesiąc. Zostało powiedziane, że styczeń będzie płacony z wolnej ręki, prawda? Na 2023 tak, ale musi być grudzień podpisane. Wychodzi na to, bo umowa jest do 31 grudnia 2022. Grudzień. Miasta zakładami, czyli do końca roku. Tak, grudzień na pewno będzie zapłacony, faktura będzie złożona jutro, bo no, tak jest. Dlatego to jest do końca roku. To są kwoty do końca roku. W związku z tym to było 7%. Teraz podwyżka 4 zł dla każdego mieszkańca, czyli miasto praktycznie podnosi prawie o 15% cenę śmieci. Zgadza się? Tak. Ale stawka na tonie, którą pewnie tutaj koleżanka będzie bardziej zorientowana, bo tam więcej w tych śmieciach siedzi. Ale z tego, co patrzyłam, to sama stawka na tonie, która jest podniesiona do przetargu, to jest około 20% chyba. Mm-mm. Pani Ulu, ma pani może stawki za tonę, ile były w tamtym roku, ile teraz? W przetargu wyszły? Bo może to trzeba powiedzieć od razu, żeby też było wiadomo. Proszę, tak, oczywiście, niech to wszystko będzie jasne. Może pani radna, może pani Ula tutaj, bo wiem, że ona tak, będzie w przetargu. Ile było w tamtym roku, a ile teraz? Cena z umowy za rok 2022 to jest tak, odpady segregowane 1000 zł 53 zł, zmieszane 1372,68, bioodpady 1617,84, ceny z pierwszego przetargu to jest 1278,72. Zmieszane 1645,92, bioodpady 1936,44, ceny z drugiego przetargu 1285,20, segregowane odpady zmieszane 1595,16, bioodpady 1880,26, ceny z trzeciego przetargu 1210,68, 1567,08, i bioodpady 1847,88. Tylko jeszcze zapomniała, nie wiem, czy pani skarbnik dodać, że my w tym roku bieżącym, 2022, także dopłacaliśmy do śmieci, także tu jeszcze to nie jest tak, że jakby ten 2020 rok się zamknął. Ale bez dopłaty. Ale jeżeli ma tu 1000 zł, a jest 1200, tak, to jest 20%, nie? Tak, cena z umowy z roku 2022 była 1053 odpady segregowane, a z trzeciego przetargu jest 1210,68. Wzrosło o 15%, 14% wzrosły zmieszane, bio wzrosło 14%. 15 segregowane, 14 bio, mieszane wzrosło 14%. Według tego, co wczoraj usłyszeliśmy tutaj od pani prezes. Dziękuję pańskie pia. W każdym bądź razie sytuacja jest taka, że po prostu, tak jak mówię, miasto w sumie w tym momencie podnosi. Miasto musi dopłacić 700 tysięcy jak gdyby do śmieci, tak? Bo to tak wyszło z tego wszystkiego, że po podwyżce. Tak, że podwyżka po pierwsze obowiązuje termin od 1 lutego. To nieważne, ale i tak musimy zapłacić za te śmieci w styczniu jeszcze, prawda? Tak, oczywiście. No, dziękuję bardzo. Wszystko pani Olu? Tak, myślę, dziękuję. Że tak. Bo to pan jest Paweł? Skupisko. Ja może się odniosę do tego segregowania tych śmieci. Znalazłem parę informacji doktora Gogle, tutaj pan Marek wspomniał i powiem tak, że nawet skrupulatna segregacja odpadów, najnowocześniejsze technologie i najlepsze przepisy prawa nie poradzą sobie z problemem, jeżeli nie będziemy mieli rozwiniętego rynku wtórnego, rynku na surowce wtórne i rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo to przede wszystkim on produkuje, jakby daje mieszkańcom te odpady. No i tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi samorządom, że możemy my, mieszkańcy, dopłacać do tych śmieci. Możemy dotować z dochodów budżetu. No jest to fajne, ale niestety nie do końca prawdziwe, ze względu na to, że z możliwości dotowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów nie przybędzie pieniędzy.
To jest tak, jakbyśmy przekładali 5 zł z prawej kieszeni do lewej kieszeni. Otóż nadal mamy te same 5 zł. No, tak to niestety wygląda. Jeżeli wydamy na gospodarkę odpadami, to nie będziemy mogli wydać na inne usługi i świadczenia dla mieszkańców. Będziemy pogłębiali dalej tą patologię wynikającą ze złych przepisów krajowych polegających na tym, że uczciwi dopłacają nieuczciwym. Może śmieci będą tańsze, ale spadnie jakość edukacji, komunikacji publicznej. Mniej będzie realizowanych bieżących remontów czy wydarzeń kulturowych. No i tutaj uważam, że czy mieszkaniec zapłaci to w postaci podwyżki, czy to zapłaci w postaci jakiegoś, nie wiem, rezygnacji z naprawy dróg, oświetlenia, czy innych, po prostu trzeba będzie wziąć te środki, pozyskać z innych źródeł. Bardzo bym prosił poczytać jeszcze raz. Proszę. Ja tutaj się odnoszę do tego, że w obecnym czasie nie jest w Polsce rozwinięty rynek towarów wtórnych. Praktycznie go w ogóle nie ma. Nie wykorzystuje się ponownie poprawnie wyselekcjonowanych odpadów, papieru, metalu, plastiku jako surowca. Jeżeli taki rynek nie powstanie, to nasi mieszkańcy mogą być mistrzami świata w segregowaniu odpadów, a i tak będą płacili coraz więcej. Panie radny, ponieważ jest to surowiec, który miasta i gminy mogłyby sprzedać i pozyskać z tego tytułu i automatycznie obniżyć jakby opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziś sprzedajemy surowce, ale przychody z tego są śladowe w stosunku do kosztów i systematycznie spadają, no bo producenci mają zbyt niskie koszty i nie jest nic na producentów przerzucane. Wszystko płacą jakby mieszkańcy, konsumenci. Mogę się odnieść? Dobrze, panie Pawle? Dziękuję, tak. Proszę. Pan Marek, dobrze, proszę się odnieść. Tak. Czytając dalsze te wszystkie nowinki z internetu, zgadzam się z tym, ale trzeba też doczytać do końca. Po pierwsze, nie zgodzę się tu z tym artykułem, który pan radny przeczytał, ponieważ wchodząc do sklepów, sami widzimy, że niektóre opakowania są już z eko. Eko butelki, na przykład firma, nie wiem, mogę powiedzieć, która firma... Nieważne. Firma na rzecz. Tak, dokładnie. Wyraźna informacja. Butelka pochodzi z recyklingu. Panie Marku, ja też... Dobrze, ale ja tylko powiem tylko jedno słowo. Do tego samego. Do czego zmierzam, bo tu są zarzuty, przepraszam wiem, bardzo. Ale w różny sposób są te butelki pozyskiwane do recyklingu. Tak, to jest... Ale jest to skup. Dokładnie. Pani prezes też tutaj właśnie mówiła, tak jak pani Ola tutaj radna wspomniała, że nawet trzyma surowce na sortowni, które w odpowiednim czasie sprzeda. I tu zaplusowała, i to powiem bardzo fajnie na plus. I tu pochwalam takie działania. Przepraszam. Tak, tak. To jest rynek i sama powiedziała pani prezes, że to jest jak giełda. Jakbyśmy się wdrożyli w giełdę, to tak, ceny raz się wahają za 1600 za tonę, nieraz za 1800, nieraz za 2000. W tej chwili koniunktura rynku, jak pan, panie radny, też powinien wiedzieć, skoro pan czytał, wyraźnie do zeszłego miesiąca opłacało się jeszcze na przykład segregować butelki kolorowe i butelki białe, gdzie panią prezes o to też spytałem. Odpowiedź była taka, że niestety my mamy za dużo stłuczki, więc podpisała umowę z odbiorcami, żeby odbierać po prostu ten surowiec stłuczony. I też tu jest plus, bo są oszczędności i to też sprzedajemy, panie radny. Czyli jakoś się opłaca. I chwila. Tutaj dyskusja moja polegała na tym, że wyraźnie zaznaczyłem i zarzuciłem tutaj dokładną kwestię, jak zapobiec podwyżce i tu według mojej oceny, tak jak to podkreśliłem, brakło pewnych działań. Może nie do końca,
sprostuję tutaj to, co pan burmistrz powiedział o edukacji w szkołach i tak dalej. Zgodzę się z tym, bo sam to obserwowałem też na profilu facebookowym, owszem, ale coś tu szwankuje. Dlaczego, panie radny? Dlatego, że jeżeli by mieszkańcy dokładnie zgniatali butelki PET, transport byśmy obniżyli. Dlaczego? Co obserwujemy, proszę państwa? Obserwujemy to, że część niestety z mieszkańców nie zgniata tych butelek. Widzimy w przeźroczystych tych workach, które oddajemy, że zamiast załóżmy wystawić trzy worki, przykładowo butelek PET, przepraszam, zamiast jeden, wystawiają trzy. Gdyby były pozgniatane, byłoby ok. Tu są, nie, proszę sobie wejść, nie, takim myśleniem, proszę państwa, nic nie zrobimy. To lepiej siąść, zarosnąć i po prostu, no, po co się myć, jak jutro będę śmierdział? Po co jeść, jak jutro będę głodny? Po co działać, jeżeli to nic nie daje? Zacznijmy od siebie. Jeżeli, nie, proszę panie radny, jeżeli byśmy... Pozwólmy panu Markowi skończyć. To, tak, pozwólcie mi skończyć. Pozwólcie mi skończyć, bo to nie jest to, że ja tutaj coś... Nie wiadomo, chcę w kogoś bić i tak dalej. Znacie mnie już od dłuższego czasu i mówię to, co myślę. Przedstawiałem pomysły, które niestety nie były wdrażane. I bardzo bym prosił wgłębić się głębiej w lektury. Są tak zwane SEGRO, ECO, są tak, dokładnie, tak, proszę poczytać, jak inne samorządy sobie jednak z tym poradziły, zatrzymały ceny podwyżek śmieci. Ja nie mówię o obniżeniu, tylko o zatrzymaniu, proszę państwa. Zawsze na pierwszym miejscu jest edukacja dokładna. Druga sprawa, proszę państwa, od jednego z mieszkańców w tej chwili, który nas ogląda, dostałem, proszę państwa, o tym, co pan burmistrz tutaj mówił, dostałem na przykład takie wzory koszów. I pytanie, dlaczego spółdzielnie mieszkaniowe, bo tu o tym mowa, bo dowiedzieliśmy się, proszę państwa, na komisji budżetowej, że najwięcej przyczyn, prawda, tutaj powstawania odpadów, panie radny, jest z osiedli. No właśnie, jest tutaj z osiedli. I tutaj, proszę państwa, trzeba się wgłębić. Dlaczego na przykład... Momencik. Ja mówię o edukacji. Tutaj może to słowo być różnie zrozumiane, ale dla mnie edukacja mieszkańców polega na tym, że na przykład umieszczamy super kosze, na przykład kolorowe. Czyli, proszę, jest gdzie zmieścić. Ogrodzone, kamery. Wchodzi mieszkaniec, są czytniki, proszę państwa, nawet kosze, które są umieszczane, są z czytnikami i każdy mieszkaniec na przykład osiedla będzie zmuszony do tego. Różne są wzory, wystarczy sobie wejść w te rzeczy. Proszę sobie wejść na Ekofabryka, bardzo piękne, fajne pojemniki, polecam, proszę państwa. Zacznijmy działać, a nie mówić, że się coś nie opłaca, że rząd czegoś nie robi. My jesteśmy samym rządem tu, samym sobie i możemy zatrzymać te podwyżki. Powtarzam, nie obniżać, tylko zatrzymać podwyżki, bo wszędzie jest napisane, panie radny, że wszyscy zaczynają od edukacji, od segregowania, dokładnego segregowania poprzez edukację, panie radny. Tyle. Dwa słowa też. Dziękuję, pan Paweł. Zgadzam się, edukacja jak najbardziej, tylko ja mówię tutaj o pozyskiwaniu z tych wysegregowanych surowców. Nie ma w Polsce czegoś takiego, żeby ktoś skupował i z tego coś pozyskiwał. Tutaj ten rynek stoi w Polsce. Nikt tego nie wykorzystuje. Panie radny, niech pan mi uwierzy, że są segregatornie i młodzi ludzie otworzyli, pozyskali z Unii Europejskiej fundusze. Halo, ale nikt się nie słyszy. Są zyski, dobra, proszę państwa, więc proszę nie wprowadzać społeczeństwa, że w Polsce nie ma recyklingu. No ludzie.
Jeżeli są zyski, to dlaczego Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jeżeli nie macie zysku z segregowanych śmieci, to dajcie z budżetu jakieś inne środki, czyli środki, które są przeznaczone na remonty dróg albo na coś innego. Dobrze, dziękuję. Dobrze, pan Robert. Halo, pan Robert, panie Robercie, mikrofon. Zacznę może od tyłu. Pan Marek tutaj nadmienia, że udałoby się może zatrzymać te ceny na dzień dzisiejszy, które były wcześniej. Tak, panie Marku, ja się z panem zgadzam. Wczoraj ta pani nam podała, pani prezes, paliwo wzrosło 65%, które jeszcze wzrośnie, bo mówimy o 5. 65%. Wynagrodzenia 18%. Worki 37%. Energia elektryczna 115%. Pytam się, skąd ta pani ma wziąć na to pieniądze. To jest raz. Nie, to od tyłu. Dajcie mi mieć. Ale zacznę to, że jak przyszliśmy tutaj, ten problem śmieci wałkujemy, odkąd my przyszli. I tu pan Marek mówi, że ładne kosze, ładne tam jakieś elementy do tego. Pierwsze objechałem śmietniki nasze w Rabce. Powstał za tej kadencji, którą jesteśmy, jeden śmietnik z prawdziwego zdarzenia na osiedlu Orkana. Gdzie jest miejsce, gdzie są kubły, gdzie tego. Reszta śmietników to jest tak, trzy stoi w środku, reszta kub na zewnątrz. Rozmawialiśmy tutaj, ściągliśmy tu panie ze spółdzielni, rozmawialiśmy o tym. Podałem te przykłady, bo pracując w świecie widziałem to, jak to jest rozwiązane. Podałem im ten. Powstał za tę kadencję, tak jak mówię, jeden prawdziwy śmietnik. Jeżeli w śmietniku nie ma miejsca na postawienie odpowiednich kubów, na segregowanie tego, to wszystko to bierze w łeb. Bo i muszę mieć najpierw gdzie wyrzucić, dopiero wtedy wyrzucam i dopiero pilnuję. Ja, proszę państwa, następną kwestię pan Marek podniósł właśnie tą, że największy problem stwarzają te spółdzielnie, jakby powiedzieć, w segregacji. Tak, bo dopóki nie będzie tych prawdziwych śmietników, to ten problem będzie istniał. I tu nie obwiniajmy naszych, jakby powiedzieć, obywateli albo tego, tylko ci ludzie, którzy odpowiadają za pewne elementy gry, nie wywiązują się. W spółdzielniach nie wiem, jak podejdzie, bo będę panią prezes jeszcze, jakby powiedzieć, wypytywał. Jeżeli dalej będzie taka sytuacja, że gro z tych obiektów przy mieszkaniówce będzie tak wybożona, niesegregowana, to należy podnieść cenę tym ludziom. Szybko się nauczą robić to. Następna sprawa. Segregacja. Uruchomiliśmy tą sortownię. Proszę państwa, to co byłem tam niedawno w innej sprawie, ale akurat się obróciłem. Jest posegregowana ta część i tak dalej, ci ludzie tam pracują. Nawet powiedział, bardzo to dość sprawnie idzie. Na naszej małej, bo byłem ma potężne segregować, gdzie segregują, ale i tu. I oglądałem. I to co tu pan kolega znowu poruszył. Co z tego, jeżeli my zbieramy odpowiednie odpady, jak ceny tych odpadów nie pokrywają nawet kosztów zrobienia, wysegregowania tych odpadów. Więc tu no prezes wczoraj mówi, że stara się przetrzymać, żeby sprzedać korzystnie, szuka tego, ale nie wszędzie się da przetrzymać. To dobrze, że my mamy gdzie przetrzymać, ale weźmy takie, co nie mają gdzie przetrzymać. Jak mogą konkurować? Tu właśnie jest słuszny zarzut. Proszę państwa, cały świat z Afryką poszedł, że butelka szklana, plastikowa nie obchodzi miasta. Nie obchodzi. Bo ja wam powiem, jak ja pojechałem do Finlandii pierwszy raz, że wracam do tej Finlandii. Jak pojechałem pierwszy raz do Finlandii, jak zobaczyłem, mówię, ja w niedzielę jak pojadę rowerem, to jak tych butelek nazbieram, bo odbierają. Dwie butelki znalazłem. Dwie butelki, a u nas w rowach, w śmietnikach. Tego. Dopóki państwo nie wprowadzi tego, co już cały świat operuje, dotąd my ten problem będziemy mieli. I uważam, że
podział pewnej kosztów na mieszkańca plus gminę jest uczciwą grą. Niech mieszkaniec wie, że to nie od nas zależy wysokość paliw, wynagrodzeń, energii, prądu. Nie od nas. Jest to zapisane czy ustawowo podniesione, a my tylko musimy szukać, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja bym chciał uzyskać informację tylko na temat, ile zakłady komunalne pozyskały środków z odzysku z tych surowców wtórnych. Zysku 40 tysięcy. No to są właśnie te śladowe kwoty. Przy powiedzmy 5-6 milionach, które gmina musi wydać na... Ale to już jest takie na plus. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak. Pan Marek, pan Michał, tak. I ja podsumuję, proszę, dyskusję, tak. Dobrze. I głosowanie. Proszę Państwa, ja nie obwiniam mieszkańców, tylko mówię, że część z mieszkańców jeszcze nie potrafi segregować. Po drugie, tu padły zarzuty, że jako państwo Polska nie segregujemy. Proszę Państwa, statystyki. W 2021 odzysk już wynosił 60%. Unieszkodliwionych mamy 40% odpadów. Proszę Państwa, nie mówmy, że nic się nie robi u nas pod tym względem, bo zadam teraz takie jedno krótkie na koniec pytanie. To po co segregujemy? No ludzie, po co segregujemy? To dajmy 38 zł za wszystko. Wrzucajmy do jednego worka, dziękuję bardzo. Nie będę się, ale nie. To podwyżki proponujecie dla tych, co nie segregują. Przecież sami mówicie tutaj w tym momencie, że się nie opłaca. No. Proszę, ale panie radny, zarzucacie tutaj, że nic w kraju się nie robi. Statystyki są, ile już śmieci jest przetwarzanych. No ludzie, no i śmiejemy się. No, panie radny, to nie jest pora do śmiania się, tylko ja chcę, żeby były podjęte działania. Ja nie wiem, czy na tych samych falach... Mówiłem pomysł. Dobrze, halo. Na początku kadencji wszystko było i nie jest robione. Dobrze, tak już. Jak trzeba. Moje zdanie, panie radny. Moje zdanie i będę przeciwko, bo dało się zrobić pewne rzeczy, gdyby była uściślona polityka segregacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ściągalność. Wyszło teraz właśnie przy dotacjach na węgiel, na to, ile ludzi mamy, za których płacimy. No właśnie, dlaczego ja mam płacić za kogoś, który nie płaci? Dlaczego, proszę Państwa, właśnie panie burmistrzu, bo też tu mam informację. Kolejny pomysł, jeżeli jesteśmy już przy śmieciach, są tak zwane aplikacje do szukania śmieci. Wszystko jest. Wszystko można wdrożyć. Są systemy. Systemy są naprawdę. To jest jedna, panie burmistrzu, jedna kropelka do tego, żeby ograniczyć podwyżkę śmieci. I do tego też trzeba się właśnie konkretniej zabrać. Czyli aplikacje, konkretnie sprawdzenie, ile w danym domostwie mieszka. Bo skoro teraz wyszło w tym momencie, że nagle jest tyle dotacji o węgiel, a tu ludzie nie byli zameldowani, nie zgłaszali, prawda, tutaj w tym momencie wywozu śmieci. Z nich teraz ściągnijmy tą różnicę właśnie. No skoro mieszkali tam, to produkowali te śmieci. Właśnie. O to mi tylko chodzi. Nie chodzi o to, żeby tutaj nie wiadomo, co komu zarzucać, tylko o to, że nie było wdrożonych pewnych działań. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz tutaj chce odpowiedzieć panu od razu. Króciutko chciałbym odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o aplikację, panie Marku, mamy. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w ubiegłym roku w maju dałem taką informację na stronę miasta o tak zwanej abolicji, że jeżeli ktoś zadeklaruje od tego dnia i będzie dalej opłacał, to po prostu nie będzie opłacał wstecz. I to było przez maj, czerwiec, a od czerwca, gdy właśnie tą aplikację żeśmy wprowadzili, od tego momentu w sumie udało się nam znaleźć 243 osoby. Weryfikowaliśmy, bo mamy informacje, ile dzieci jest w szkołach i przez samo to tylko porównanie znaleźliśmy te osoby. Tam kary są liczone 5 lat wstecz za te osoby, no bo jeżeli
ktoś, jeżeli dziecko chodzi do szkoły ileś lat i nie jest wykazywane w deklaracji i tyle osób żeśmy znaleźli. To, o czym pan teraz mówi, że wiele osób też nie otrzymało faktycznie dotacji na tych 3000, to wynikało też z tego właśnie, że nie mieli deklaracji śmieciowych. I tutaj były takie osoby na przykład, które przychodziły i mówiły tak, no tak, ale ja na co dzień mieszkam za granicą, no to ja akurat, czy cała rodzina, nie byliśmy wpisani, ale wykupywaliśmy worki w zakładach komunalnych. No ale tu jasno przepis mówi, że to ma być wykupiona i opłacana miesiąc w miesiąc, więc tutaj nie było takiej możliwości, nie było takiej opcji. Ale ma pan rację, że to pokazało, że właśnie część tych ludzi dalej nie ma w systemie, jak najbardziej. Ile? To było 10 osób, bo praktycznie rzeczywiście Straż Miejska sprawdziła i ci, co próbowali złożyć te wnioski, no to im się po prostu nie należało. Złożyli, ale przebywają za granicą, więc maksymalnie 10 osób było takich, których nie było w systemie. Także to nie jest jakaś ilość. Ale, Panie Marku, ale aplikację mamy od czerwca ubiegłego roku. No. Dobrze. Mamy Urząd Stanu Cywilnego, jak się dzieci rodzą, to od razu wysyłamy zawiadomienia, jeżeli w ciągu 3 miesięcy ktoś nie powiadomi urząd. Mamy podgląd na uczniów w szkole, też sprawdzamy, czy są zameldowani, czy nie. Więc jest sporo tych metod sprawdzania i to robimy. Dobrze, dziękuję. Pan Michał. Szanowni Państwo, no, ze względu na to, że miałem dosyć dużo czasu leżąc w łóżku do oglądania różnych środków przekazu, chciałem zakomunikować, że wobec sukcesywnego obniżania dochodów własnych gmin niektóre aglomeracje miejskie, takie jak na przykład Szczecin, potężna aglomeracja, tak, Szczecin boryka się z potężnymi niedoborami środków na śmieci. W związku z tym, mimo że prowadzą segregację, mimo że pokazali w jaki sposób, wszystkie środki, jakie możliwe były do zastosowania, aby obniżyć koszty śmieci, niestety od pierwszego podnoszą stawkę 10 zł na mieszkańca. Ponadto, ze względu na drastyczną obniżkę dochodów własnych gminy od nowego roku podnoszą o 12,5% podatki od mieszkańców, aby po prostu uzupełnić środki, bo grozi im naprawdę dosyć duże manko, mówiąc po prostu. Ponadto niektóre miasta, duże również miasta, które mają za sobą sądy, występują do sądów skarżą skarb państwa o subwencje należne na oświatę. Na przykład Poznań ma ponad 120 milionów w tym roku braku subwencji oświatowej, której musi dołożyć z własnej kieszeni, czyli z środków miasta i tak dalej. Niektóre miasta borykają się z tym, że własnych środków dopłacają. Wobec powyższego uważam, że nasza gmina, tak analizując i te wykazy, te informacje, które wczoraj dostałem po komisji, jak i informacje od pani skarbnik, uważam, że mimo wszystko w miarę możliwości dobrze gospodarujemy naszymi środkami własnymi gminy i 800 prawie tysięcy dopłaty do śmieci po regulacji, gdybyśmy przyjęli tą uchwałę, to jest naprawdę do przyjęcia. I tu uważam, że powinniśmy jako radni być z gospodarowania środkami własnymi usatysfakcjonowani. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie Michale. Pan Jan jeszcze? Ja też bym chciał może króciutko. Tu nawiążę troszkę poniekąd do tej wcześniejszej tu wypowiedzi kolegi, że samorządy w tej chwili borykają się z takimi, a nie innymi problemami, że występują na drogę sądową. Mówię, odkąd ja tu pamiętam, a podejrzewam, że odkąd obowiązuje ta
ustawa śmieciowa i ten sposób jak gdyby prowadzenia gospodarki śmieciowej. Cały czas mamy jak gdyby do czynienia tutaj z takim no, boksowaniem się w zasadzie dwóch podmiotów jak gdyby tego całego systemu, to znaczy chodzi mi o mieszkańców i z drugiej strony o włodarzy na danym terenie. I w zasadzie tu cały czas trwają te przepychanki. Natomiast tak jak tutaj było wspomniane i ten zapominamy o tym trzecim elemencie. I w zasadzie ja osobiście widzę, że przede wszystkim tutaj nie ma kompletnie żadnych działań. A za to wszystko, jak gdyby odpowiadamy my jako prowadzący jakąś tam politykę na danym terenie i mieszkańcy, którzy na tym terenie żyją. I żeby tutaj tak nie być gołosłownym, to wymienię może parę takich rzeczy. Mianowicie puszczenie wszystkich, znaczy puszczenie śmieci bez jakiejkolwiek kontroli na teren, że tak powiem, naszego kraju. Składowanie ich na naszych wysypiskach za tą cenę, jaką tam oferuje, załóżmy, Europa Zachodnia, co w tym momencie powoduje windowanie cen u nas, bo jak gdyby no rynek tu w tym przypadku działa. Poza tym marszałek sobie wprowadził opłatę marszałkowską. Nie dość tego, to sobie jeszcze ją podniósł ze 170 na 270 zł za tonę. No to na miły Bóg to też bije i to jak gdyby nie jest w tym wszystkim nasz udział. Poza tym dokładnie, a poza tym takie działania, właściwie brak działań, to znaczy zaniechanie działań legislacyjnych w zakresie tych wprowadzenie tej opłaty producenckiej. No, to takie porównanie Czechy 600 euro takiej opłaty od tony, my mamy 5 euro bodajże od tony. No to jest ten. Następnie płaca minimalna, która już wielokrotnie, ona bije jak gdyby w te koszty. Dlatego mówię, tutaj zostajemy pozostawieni sami sobie z tym problemem. I teraz no, okładamy się już od długiego czasu nawzajem, w zasadzie bez jakiejś tam większej winy, aczkolwiek uważam osobiście i to będzie leżało u podstaw mojej decyzji tu w przypadku głosowania, że no przepraszam, ale gmina też nie zrobiła do końca wszystkiego, żeby spróbować przeanalizować wszystkie dopuszczalne prawem, wszystkie możliwości, które mogłyby wpłynąć na jak gdyby restrukturyzację całego systemu ustalania opłaty za śmieci, bo uważam, że też no w tym przypadku bardziej konieczny byłby tu właśnie audyt i określenie pewnych rzeczy, postawienie spraw jasno, ale w sposób profesjonalny. Natomiast no, w tej chwili uważam, że wszyscy jak tu siedzimy, no błądzimy trochę we mgle, bo nie do końca mamy wszyscy jasność, co można by było zrobić, czy zostało wszystko zrobione w tym zakresie. Raczej śmiem wątpić, że wszystko. Dobrze, pan Darek i ja podsumuję i głosujemy, dobrze? Panie Michale, ad vocem do pana wypowiedzi, ja tutaj czytam na temat Szczecina i to jest proponowana stawka podwyżki niecałe 10%, nie chodzi o wodę teraz, 10%, a powiem pan tak szczerze, nieselektywne do 20 zł teraz. No to nie wiem, skąd pan wziął te 10. Ale kolega to czytał uchwałę Rady z 1 stycznia, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023. Zakomunikowałem, że mając czas, słuchałem wczoraj wiadomości. Te informacje o 10 zł podwyżki śmieci w Szczecinie
od osoby oraz 12% podatku mam z wczorajszych bieżących informacji. Proszę sprawdzić. Dobrze, dziękuję bardzo, bo już... No, jeszcze... Szczecin ma swoje problemy, my mamy swoje, dokładnie, więc tutaj... Dobrze. Halo, 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 czy ja mogę podsumować dyskusję? Ja tylko jedno słowo, że w Muszynie też podnoszą śmieci, gdzie tam Muszyna jakby była wzorem tego, jak oni potrafią gospodarować śmiećmi. Powyżej 30 zł podnoszą. Ile teraz Muszyna? 32 zł w przyszłym roku. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko króciutko podsumuję. Tutaj dużo racji ma pan Jan, ponieważ my jako gmina, nie tylko nasza Rabczańska, ale większość gmin w Polsce robi bardzo dużo, żeby ekonomicznie, rozsądnie, mądrze gospodarować śmiećmi. Ale my tak, jako konsumenci nie uświadomimy sobie jednej rzeczy, że kupując towar płacimy raz za śmieci, oddając to, co z tego towaru zostaje, płacimy drugi raz za śmieci. To jest to, my, nasza świadomość konsumencka musi się przełożyć, bo firmom dopóki my kupujemy, samym się od siebie nie opłaca wprowadzać żadnych zmian. Będą się chwalić, że jakiś mają tam procent z recyklingu, ale to jest w dużej mierze tylko reklama. To, co my możemy, no to możemy naciskać na naszych posłów, na których my głosowaliśmy, których my wybieraliśmy, żeby w końcu stanęli po stronie obywatela, a nie dużych firm i zmienili prawo dotyczące gospodarowania śmiećmi. I na tym kończymy dyskusję. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy wszystkie osoby widzą na ekranie tę uchwałę? Tak, wszyscy. Panie Robercie, widzi pan uchwałę na ekranie? Już jest, dobrze. Dobra, to podejmujemy. Projekt uchwały numer 101 w sprawie wyboru ustalenia opłat za gospodarowanie śmieciami. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. Wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za 8 radnych, 6 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu za oddane głosy. Punkt trzeci porządku obrad, podpunkt drugi. W sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i to jest po zmianach, projekt uchwały 102. I tak, na podstawie artykułu i pomijam już dalszą część. Paragraf pierwszy. Ustanawia się o pokryciu w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 6, pomijam już dalszą część podstawy prawnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy
Punkt pierwszy. Środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ustęp drugi i 2c lub podpunkt drugi. Celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. Ustalono, iż obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami w roku 2023. W związku z powyższym należy część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryć z dochodów własnych gminy. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023. I tak wygląda projekt uchwały numer 102. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pan Paweł? Pytanie do Pani Skarbnik. Z jakich środków zostaną pobrane te pieniądze? Skąd zostaną pobrane te pieniądze? Panie Radny, no konkretnie się nie pisze w uchwale skąd. Mogą być pobrane na przykład z podatku od nieruchomości. To, co osoby wpłacają podatek od nieruchomości, może być przekazane na śmieci. Znaczy no z podatku, ale wydawało mi się, że brakująca kwota, mogę tylko powiedzieć, że to co wyszło, brakujące kwoty, które musiałam teraz zabezpieczyć, to co mówiłam Państwu, bo zostało ściągnięte 600 tysięcy po stronie dochodowej, po stronie wydatkowej 366, bo o tyle wyszedł mniejszy przetarg, ale 300 tysięcy brakowało, to zostało zabrane 150 tysięcy z bieżącego utrzymania dróg gminnych, czyli z remontów, i 144 tysiące z zieleni. Dziękuję bardzo. Jeżeli teraz uchwała jest, od razu może bym powiedziała przy tym, jeżeli Państwo przegłosowaliście tą uchwałę, to na następnej sesji już po uchwaleniu budżetu w styczniu ta kwota z tytułu dochodów będzie wprowadzona i wtedy uzupełnimy z powrotem te kwoty, które teraz zostały zabrane, ściągnięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. W związku z tym głosujemy projekt uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 9 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się. Projekt uchwały nr 102 wchodzi do realizacji. Dziękuję. Podpunkt trzeci punktu trzeciego w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2022 i to jest projekt uchwały 106 i tutaj poproszę panią skarbnik o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni radni, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok po zmianach dokonuje się następujących zmian korekt. W planie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 3000 zł na realizację zadania asystenta rodziny, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Wprowadza się kwotę 510 tysięcy złotych. Jest to wprowadzenie też po stronie i dochodowej, i wydatkowej. Jest to zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków węglowych. Zmniejsza się po stronie dochodów kwotę 656 949 złotych i 91 groszy.
Jest to przeniesienie środków z 2022 roku na 2023 rok, a dotyczy to realizacji projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. Ta zmiana ma również odzwierciedlenie w planie wydatków. W planie wydatków zabezpieczamy jeszcze kwotę 7249 zł i 54 grosze. Jest to kwota na wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła, konkretnie tu chodzi o zakup oleju dla naszej Biblioteki Miejskiej. I tyle jest zmian w tym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pani Skarbnik? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Projekt uchwały numer 106 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za, 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące się. Projekt uchwały wchodzi w życie. Dziękuję. I od razu mamy projekt uchwały numer 107 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka-Zdrój. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, załącznik numer 1 wieloletniej prognozy finansowej jest uszczegółowieniem danych do zmian w budżecie. Natomiast w załączniku numer 2 wprowadzamy zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciu. Wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwiększamy limit wydatków w 2023 roku o kwotę 14 760. Jest to związane z tym, że jeden etap tego planu miał być zrealizowany w tym roku, przesuwa się na przyszły rok i chcąc podpisać aneks, musi to być też zawarte w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększamy limity wydatków w 2023 roku na przedsięwzięciach. Likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. Związane to jest też ze zmianą to, co było w budżecie. Zmieniliśmy w budżecie, przesunęliśmy na rok przyszły. Tak samo musimy to zmienić w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększamy limit na przedsięwzięciu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski. Też miało być to realizacja w tym roku. Będzie najprawdopodobniej podpisany aneks z firmą, dlatego ta kwota też musi się znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie, utworzenie strefy aktywności, limit przedsięwzięcia 142 680. Wprowadzamy przedsięwzięcie Cyfrowa Gmina z limitem 509 609. Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie Sprzedaż Węgla. Jest to kwota w 2023 roku 1 440 000 i w 2022 roku 1 080 000. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę pytań. Jeszcze te chciałem tylko dodać takie moje niedopatrzenia. Wszystkie te projekty, które do tej pory były głosowane, były omawiane na komisji budżetowej. Przepraszam Panią Przewodniczącą, że tutaj się nie zapoznałem z opinią. Poprosiłbym. Tak, na Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu była pozytywna opinia do projektu numer 108. Poprzedni projekt 107. 106 też i, tak, i poprzednie też. Dziękuję bardzo i jeszcze raz przepraszam to, że tak powiem, moje niedopatrzenie. Głosujemy projekt uchwały numer 107. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za, 1 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu za głosowanie. Projekt i teraz podpunkt 5, przepraszam, w sprawie wykazu niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2022. To jest projekt uchwały numer 108. O, nie wiem, czy Pani Skarbnik? To wasze. Mhm.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając stan zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego, budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 oraz drugiego zadania rozbudowa parku zdrojowego, zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką oraz możliwość ich wykonania, dokończenia tych zadań w 2023 roku, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni zasadne. Przy zadaniu budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych, to jest dokumentacja, planowany termin teraz dokonania realizacji tego zadania to jest 30 czerwiec 2023. Natomiast na usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów zrealizowanych w ramach projektu rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce Zdroju, zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką, planowany termin zakończenia realizacji 31 maj 2023. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Marek. Jaki jest postęp do odzyskania tych pieniędzy z tych nieszczęsnych bulwarów? Jak się sprawa ma tutaj? No bo widać, że ponosimy w tym momencie dość spore koszty gminy. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, na dzień dzisiejszy jesteśmy z tą firmą w sądzie z tego względu, że oni odmówili pokrycia tych kosztów. Musieliśmy zewidencjonować działania, które naprawcze, to co trzeba było tam po prostu trzeba będzie poprawić. No i podejrzewam, że to się skończy wyrokiem. No, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś są pytania? Nie widzę, dziękuję. Głosujemy projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Pani Przewodnicząca, poproszę. Do projektu numer 108 była pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 89 po zmianach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Na podstawie artykułu i tutaj już dalszy ciąg pominę. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Rabka Zdrój w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Upoważnia się paragraf drugi. Upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych. Tak, jak wszystko? Okay. Dziękuję. Zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wielkości limitów zobowiązań ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy Rabka Zdrój. Do łącznej kwoty takich umów to jest 6 milionów złotych. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Podpunkt drugi. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ustępie pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 30 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programu. Paragraf 5. Upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rabka-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2, paragrafie 3 niniejszej uchwały. Paragraf 6. Traci moc uchwała numer 8/380/2021 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabka-Zdrój i paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. Czy ktoś z Państwa do projektu uchwały nr 89? Nie widzę. Pani Przewodnicząca, poproszę o, jak była opiniowana. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. 89. Dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały 89. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za, nikt, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się. Dziękuję Państwu za głosowanie. Projekt uchwały wchodzi do realizacji. Podpunkt 7. punktu 3 porządku obrad. Przedstawienie uchwały budżetowej. To jest projekt uchwały nr 88. Podpunkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. To jest i w podpunkcie będzie opinia o możliwości finansowania deficytu, sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój za rok 2023. I opinia do projektu uchwały w sprawie WPF-u gminy Rabka-Zdrój. Podpunkt B. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. C. Dyskusja. D. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2022. To jest projekt uchwały nr 88. 2023. Przepraszam. Czy pani skarbnik? Opinię poproszę. Tak. Uchwała numer S010-421-13-2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Podstawę prawną mijam. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął opracowany przez burmistrza Rabki-Zdroju projekt uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Zaplanowane dochody budżetu co do ich wysokości i źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne gminy Rabka-Zdrój, w tym zadania własne obowiązkowe i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 89 744 371 zł i 22 grosze. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 103 860 169 zł i 6 groszy. Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 17 848 727 36 zł 36, natomiast rozchody w kwocie 3 732 929 zł i 52 grosze. Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z artykułu 242 ustawy punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój w zakresie podstawowych wielkości budżetu z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć wieloletnich z artykułu 226 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 ustęp 1 punkt 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. No i pouczenie, że można się zgodnie z artykułem 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii burmistrzowi przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tamte też opinie czyta? Nie. I teraz podpunkt B. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Komisja Budżetowa na posiedzeniu 12 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu numer 88. No, dziękuję bardzo. Podpunkt C. Dyskusja. Kto z Państwa pierwszy? Nie potrzeba omawiać. Dyskusja powiedzmy na budżetu, czy... To może główne tak, założenia i przejdziemy do dyskusji. Budżet gminy na 2023 rok. Ustala się dochody budżetu na kwotę 92 149 981 złotych 18 groszy. Jest to kwota większa już niż była wymieniana w opinii, ponieważ są zmiany, o których już wczoraj też było mówione też na komisji. Dochody bieżące zaplanowane są w wysokości 67 730 517 złotych i 93 grosze. Dochody majątkowe w wysokości 24 419 463 złote i 25 groszy. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 106 265 779 złotych i 2 grosze. W tym wydatki bieżące 65 805 787 zł i 46 groszy. Wydatki majątkowe kwota 40 459 991 zł i 56 groszy. W tym wydatki na realizację projektów unijnych kwota 5 634 481 zł i 6 groszy. Zaplanowany deficyt w 2023 roku wynosi 14 115 797 zł i 84 grosze i zostanie on pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 467 70 zł i 48 groszy, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jest to kwota 6 390 675 zł.
wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania. Jest to kwota 616 983 zł i 36 groszy i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1 641 069 groszy. W budżecie zaplanowane są przychody w wysokości 17 848 727 36 zł 36, z czego zaciągnięcie pożyczek i kredytów zaplanowano na poziomie 9 200 000. W budżecie na 2023 została zaplanowana również kwota na spłatę rozchodów. Jest to kwota 3 732 929 zł i 52 grosze. Ustala się również, została zaplanowana również rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Jest to zgodnie z ustawą, taka rezerwa musi być zaplanowana w budżecie. Jest to kwota 200 tysięcy złotych oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki, kwota 300 tysięcy złotych. W budżecie na 2023 została zaplanowana nadwyżka operacyjna, która wynosi 1 924 730 zł i 47 groszy. Zadłużenie planowane na koniec 2023 roku to kwota 25 602 000. Jeżeli chodzi o dochody, to główną grupą w ogólnej kwocie dochodów stanowią dochody własne. Jest to kwota 33 702 042 zł i 82 grosze. Subwencja to kwota 25 552 425 zł. Dotacja na zadania zlecone kwota 6 604 792 zł. Dotacje na zadania własne kwota 1 387 889 zł. Realizacja projektu Czyste powietrze 35 tysięcy, grant na dobry początek kwota 15 tysięcy zł. I realizacja projektu LIFE 15 609 zł. Dochody majątkowe, tak jak już powiedziałam, jest to kwota 24 419 463 i 25 groszy. Głównie są to środki z Polskiego Ładu, kwota 19 925 000. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki bieżące zaplanowane 65 805 787 zł i 46 groszy. W tym wydatki zaplanowane na oświatę to kwota 26 767 886 zł. Na pomoc społeczną 10 192 000. Pozostałe wydatki, które są też na wydatki bieżące, które musimy zaplanować, to jest energia około 2,5 miliona złotych, na odśnieżanie, na utrzymanie czystości to jest kwota 2 miliony 100, na granty, które przeznaczone są dla organizacji pożytku publicznego to jest kwota 380 tysięcy złotych, na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od kredytów kwota 1 700 000. Na dotacje dla biblioteki kwota 670 tysięcy złotych, na dotacje dla MONK-u kwota 930 tysięcy złotych. To tak w skrócie może te główne tylko pozycje. I wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 40 459 991 56 groszy. Zaplanowane jest do realizacji około 30 inwestycji. Głównie są to inwestycje, na które otrzymaliśmy środki z zewnątrz i realizujemy przy udziale środków zewnętrznych oraz inwestycje, które są rozpoczęte już w 2022 roku, a z terminem zakończenia 2023. Jeszcze tylko ostatnie takie zdanie, że w tych wydatkach majątkowych na 40 milionów dochodów majątkowych mamy 24. Z przychodów z refilu będzie pokryte 6 milionów, subwencji 1,5 milionów, brakująca kwota 8 milionów to jest nasz udział własny i na to między innymi jest zaplanowany w budżecie kredyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra? Mam pytanie, jeżeli mogę, do pani skarbnik. W 2022 roku, tutaj co prawda jest wypisane dlaczego,
ale chciałabym się jeszcze uzyskać trochę informacji na ten temat. Jest deficyt 10 milionów, 23 już jest planowany 14 ponad milionów. Planujemy kredyt 9 milionów 200 praktycznie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeszcze chodzi mi o wyjaśnienie takiej kwestii. W paragrafie 13 w zakresie wykonywania budżetu na 23 upoważnia się burmistrza Rapidstroju do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu. Proszę mi wytłumaczyć, co to znaczy to przejściowy deficyt, bo to, co jest 9 milionów, to wiem, ale te przejściowe do kwoty miliona złotych. To mnie interesuje, jeżeli mogę usłyszeć, i chciałabym zapytać, że jeszcze o wytłumaczenie takiego podpunktu. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2023 roku wynikając z rozliczeń z lat ubiegłych mamy środki mamy środki do dyspozycji 1 641 zł. Co to też znaczy w tym momencie dla nas jako gminy? Dobrze? Mhm. To tyle chciałam, a później jak mogę, to jeszcze będę miała inne pytanie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o ten, pewnie wszystkiego nie zapamiętałam, to bardzo proszę panią radną jeszcze, jak będzie mi przypominała, będę odpowiadać może w trakcie od razu. Jeżeli chodzi o ten przejściowy deficyt, ten milion złotych, to upoważnienie, to jest taki deficyt, gdzie w danym momencie trzeba zapłacić fakturę, nie mamy pieniędzy, musimy wziąć na przykład kredyt na 2, 3, 4 dni. Ale on musi być spłacony w danym roku, on nie może nam już generować dalej zadłużenia. To jest pierwsza sprawa, czyli to jest taki szybki kredyt. Tak, szybka linia. Szybka, tak. Kredytowa. To jest, jak to się nazywa, do pożyczki, tak. To jest po jakbym tak mogła powiedzieć. Jeżeli chodzi o tych 9 milionów 200 jeszcze jest możliwość, żeby burmistrz w razie czego, gdy nie będzie miał pieniążki na zapłaty pewnych rachunków, może wziąć. Tak, i musi go spłacić w danym roku budżetowym. Oczywiście, dziękuję. Jakie to są wysokie odsetki? Nie wiadomo. Nie wiem, czy to jest tak samo. Jeżeli to jest tak jak teraz, no to wiem, że WIBOR jest duży i oprocentowanie wychodzi oprocentowanie gdzieś nawet koło 8%. A dlaczego planujemy aż 9 milionów kredytów, proszę mi powiedzieć? No pani radna, tak jak planujemy, bo czy to się zrealizuje, śmieci, to jeszcze nie wiemy. Chcemy śmieci, żebyśmy do nich nie dopłacali, prawda? Chcemy jak najmniej praktycznie, żeby z konta wyciągnąć z urzędu. A tu praktycznie takie kredyty, gdzie na przykład, jak żeśmy omawiali po prostu budżet 2023, to wychodzi, że tych inwestycji nie ma wiele, bo wiele inwestycji praktycznie jest finansowane z zewnętrznych środków. No to większość praktycznie. Z naszych bardzo mało, bo to są bardzo małe kwoty. Pani radna, no to co już mówiłam, że mamy inwestycji zaplanowanych na 40 milionów. 24 mamy z dochodów majątkowych na realizację. Brakuje nam dalej jeszcze kwotę 16 milionów, tak? No dobrze, mówię 16. 6 milionów mamy z refilu, subwencji, ale 8 milionów nam brakuje. To mówiłam przed chwilą. To 8 milionów między innymi jest w tym zaplanowanym kredycie. Czy on się zrealizuje do końca w takiej wysokości? Nie umiem powiedzieć, bo w tamtym roku też planowaliśmy dużo. Trochę się zmieniło zupełnie. Nie wzięliśmy ani złotówki kredytu w 2022. Nie, nie zaciągnęliśmy. No tak. Było 3 miliony 200 wisiały, jak gdyby tak. Nie, można powiedzieć. No, a jeszcze wie pani, to jest sama dopłata tylko do inwestycji 8 milionów, a ile my mamy jeszcze innych rzeczy, na które też musi mieć pokrycie. Sama nawet spłata kredytów z lat poprzednich jest prawie 3 miliony 300, no 3300, nie? Wrócę jeszcze jak bumerang niestety do tego, bo tu była kiedyś komisja, był pan burmistrz i wrócił pan ze zjazdu chyba gminy zdrowiskowej z Krynicy wtedy, prawda? Gdzie dużo burmistrzów, sam pan to powiedział, cytuję, niektórzy burmistrze nawet schodzą z niektórych inwestycji tylko po to, żeby praktycznie nie zadłużać miasta, żeby praktycznie nie brać kredytów i żeby na przykład nie robić takich drastycznych podwyżek dla śmieci. Dlaczego na przykład na 2023 nie zrezygnował pan z jakiejś inwestycji w tym momencie? Dlaczego pan na przykład nie przeanalizował to wszystko i nie stwierdził, że są inwestycje, które może nie w pierwszym półroku, ale w drugim półroczu można przesunąć, zrobić, żeby na przykład tego nie robić, tak jak tu jest w budżecie wykazane? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja powiem tak, te inwestycje, które założyliśmy, wierzę, że się uda zrealizować, ale tak jak pani skarbnik powiedziała, nie mamy też żadnej pewności. Pewne kwoty, które wyjdą z przetargu, mogą pokazać, że nas w ogóle na to nie stać. A może być sytuacja taka, że nie wiem, bo mówią, że
rynek no, siada i może być, nie mam żadnej pewności też, że cena będzie taka, jaką będziemy mieli według naszej wyceny. Pamiętacie Państwo, była kwestia między innymi termomodernizacji budynków, o których żeśmy mówili. I ja tam Państwu mówiłem, że otrzymaliśmy na to 4 200 000. Myślę, że Państwo pamiętacie, 1 800 000 zadeklarowaliśmy z własnych środków. Natomiast gdy zrobiliśmy przetargi, okazało się, dzisiaj zresztą o tym mówiłem, bo były unieważnione, okazało się, że to są takie kwoty, że do 11 700 000 musielibyśmy resztę dołożyć sami. I przygotowaliśmy pismo, wysłaliśmy również do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o zwiększenie tych środków, że jeżeli nie zostaną te środki zwiększone, to my jako gmina nie będziemy w stanie tego zadania zrealizować. Powiem tak, spotkaliśmy się tutaj z przychylnym odbiorem i ten wskaźnik procentowy wiemy, że zostanie zmieniony, natomiast będą też środki, które, mówiąc krótko, trzeba będzie przekazać i okaże się, że to 1 800 000 będzie za mało. I też do Państwa z tym przyjdę na pewno, bo gdy będziemy wiedzieli, co nam wyjdzie po przetargach, jakie to będą kwoty, ile będzie ewentualnie wtedy środków z Narodowego Funduszu, więc tutaj na podobnej zasadzie będę również Państwu to przedstawiał i ewentualnie sposób finansowania tego. Będą właśnie takie sytuacje, gdzie nawet gmina, jeżeli będzie miała dołożyć 10%, to jej po prostu nie będzie stać. I to widać już dzisiaj. Dzisiaj rozmawialiśmy o tych śmieciach i też mówiliśmy właśnie o tym, pani skarbnik też wspominała, że jeżeli te środki pójdą z naszego budżetu, no to innych zadań nie jesteśmy w stanie realizować. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku w budżecie zabrano nam 3 800 000, to co obniżono PIT-y, CIT-y z 17 na 12 i to są pieniądze, których nam brakuje. I to nie jest tak, zresztą nie naszej gminie jednej, bo wszystkim gminom w tym momencie brakuje tych środków. I teraz, jeżeli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych, to tak w zasadzie o inwestycjach to można przestać marzyć, mówiąc krótko. Natomiast wracając jeszcze do tych gmin uzdrowiskowych, my na tym spotkaniu dyskutowaliśmy też o możliwości pozyskania dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego dla gmin uzdrowiskowych w związku z tym, że wszyscy przedstawiciele gmin uzdrowiskowych mówią, że oczekuje się od gmin uzdrowiskowych nowych działań, nowych inwestycji, natomiast nie ma możliwości, żeby te środki się znalazły. No i okazuje się, że szansa jest, pewności nie ma, ale podjęliśmy pewne działania, wierzę w to, że te środki się znajdą, po prostu i gminy uzdrowiskowe dostaną jeszcze pieniądze dodatkowe. Natomiast co do zadań, o których tutaj pani radna pyta, chciałbym, żeby była możliwość, żebyśmy te zadania zrealizowali, ale tak jak pani skarbnik powiedziała, że deficyt, który żeśmy założyli, może się okazać, że nawet przy tym założonym deficycie pewnych zadań nie będziemy w stanie zrealizować, bo nie będziemy w stanie dołożyć do tych inwestycji. Pan burmistrz przypomniał, pani radna jeszcze pytała o ten deficyt, że inny jest deficyt w 2022 roku, teraz jest inny. Tak, pani radna, bo deficyt roczny jest zupełnie inny, bo to jest różnica między dochodami i wydatkami. Inne dochody były w 2022 roku, inne wydatki, więc ta różnica wychodziła inna. Teraz jest inne kwoty, więc wychodzi inna. Tylko tak jak mówimy, ten deficyt jest też dużo, będzie pokryty z tych środków refilowskich, które nam zostały na rachunku, które mamy. To jest prawie kwota 6 400 000. To tam z wolnych środków, co pani mówiła, to 1 500 000, czy 1 600 000, co było. To są znowu z kolei środki, które otrzymaliśmy jeszcze w 2021 i te środki są na rachunku. To jest subwencja na zadania, ale tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Więc te zadania, które są teraz wyszczególnione do realizacji jako wodociągi, kanalizacje, to finansujemy ich z tymi środkami z inwestycji. Pani radna, to są cały czas te same poręczenia. Poręczyliśmy kredyt dla szpitala i poręczyliśmy jeszcze kredyt dla Zielonego Pierścienia, co realizują to OZE. To było poręczenie do Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego. I na ten rok 2023
z tej umowy, którą wtedy podpisaliśmy, to było w 2019 poręczenie dla szpitala? W WPF-ie to będzie napisane chyba w 2000, bo 2019-2026, ale pani radna zaraz... Pani tłumaczy ostatnio, że to było dla szpitala. Tak, i to jest dla szpitala. A teraz to następne 400 w sumie, bo tak... I w 2023 tak. Dla szpitala mamy zaplanowane spłatę poręczenia kwota 581 314 i 52 grosze, a dla Zielonego Pierścienia 248 312. Jak dodamy te dwie kwoty, to wychodzi nam to, co mamy w budżecie 800. Tak, ale wzrosła jak gdyby kwota poręczenia dla szpitala. Nie, nie wzrosła, bo wtedy jak podpisywaliśmy umowę kredyt... z groszami, pani. Jak podpisywaliśmy umowę kredyt... Nie, poręczenie. Poręczenie mamy tak, jak podpisywaliśmy umowę poręczenia, kiedy wyrażaliście tu państwo zgodę na poręczenie kredytu szpitalowi 3 miliony chyba 300 to było dokładnie. Muszę wziąć w dane, bo to po prostu się... A te 2 miliony, które są dla szpitala na przykład przekazane i przełożone... Jeszcze na nie przekazane. One to... są, będą przekazane, tak? Jest taki plan, że mają być przekazane jako udziały, ale na dzień dzisiejszy jest to jeszcze u nas są środki w naszym budżecie, na naszym koncie i w naszym planie zadań inwestycyjnych. Jako rozbudowa budynku szpitala i to są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I to nie przepada, prawda? Nie, na razie. Można sobie leżeć i czekać po prostu na realizację, tak? Jeżeli wracam do tego poręczenia, to poręczenie było w 2019 roku podpisane i było na kwotę ogólną 3 347 862 i ono było rozbite, że w 2020 jest taka, 2021 i tak do 2026. Akurat ta kwota, ta rata poręczenia na 2023 rok dla szpitala wychodzi 581 314. Ale to jest tylko zaplanowane, pani radna. To, co tutaj też już mówiłam, szpital na dzień dzisiejszy nie ma problemów, spłaca te raty. I to, co państwu mówiłam, przychodzi kwartał, uwalniamy to, co mieliśmy zaplanowane, przeznaczamy te środki później na inny cel. Ja jeszcze mam pytanie może tak przy okazji też budżetu, ale do pana burmistrza. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie są prace, jeżeli chodzi o dom seniora w Chabówce? Na jakim etapie i ile myśmy już tam, że tak powiem, włożyli tych pieniążków i na jakim etapie jest ta inwestycja? Szanowni radni, my jako gmina daliśmy na to 30 tysięcy na przygotowanie dokumentacji. Natomiast co do realizacji, ta realizacja ma być robiona poza nami, pomiędzy Narodowym Funduszem, Narodowe Centrum Budownictwa i Rozwoju i firmą Biopan. Oni mają podpisane między sobą porozumienie. My jako gmina zadeklarowaliśmy, że udostępnimy miejsce i myśmy to zrobili. W ostatnim czasie wspominają jedna i druga firma, wspomina o problemach, że zagrożony jest termin i że mogą tego nie zrobić i nie wykonać. Natomiast póki co my z nimi umowy mamy dalej podpisaną. Natomiast wiem, że te firmy między sobą się tam przegadują. Na razie są wstrzymane działania tam, tak? Tak z tego dlatego myśmy teraz unieważnili ten przetarg w związku z tym właśnie, że nie wiemy, co te firmy dalej, jedna i druga, to znaczy państwowa spółka i firma, w którym kierunku pójdą. Możemy się dopytać, to jest nasz teren, że tak powiem, to jest nasz budynek i praktycznie bez nas się tam pewne rzeczy dzieją, my nawet nie mamy informacji. Ale one na naszej działce nie dzieje, tam się bez nas się nic nie dzieje, natomiast te firmy mają między sobą porozumienie, to, które Narodowe Centrum zawarło właśnie z firmą na wykonanie tego budynku i oni między sobą, że tak powiem, że się przegadują co do kwoty teraz, bo zadano mi pytanie również, czy gmina jest skłonna do tej inwestycji dołożyć jeszcze więcej. Powiedziałem, że nie. I... Ale były 2,5 miliona chyba. Ale to są inne rzeczy. Tak? To jest zagospodarowanie terenu, wyburzenie tego, ogrodzenie. Z naszych pieniędzy to musimy zrobić. Tak, to byśmy to musieli zrobić. To ma kosztować 2,5 miliona. To znaczy tyle, żeśmy zabezpieczyli. Ja nie wiem, ile nas to ewentualnie zaplanowane ma. Zaplanowane jest tak. Tyle, ale może być więcej. Tak? My jako gmina później docelowo. Tak? My będziemy to... utrzymywać ten obiekt, tak? Tak, tak żeśmy zadeklarowali, tak. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo pan tu mówi, że 30 tysięcy projekt, ale jeszcze 61 tysięcy poszło na remont mieszkań dla tych mieszkańców, którzy stamtąd zostali przeniesieni. To już jest prawie 100 tysięcy w zaokrągleniu, tak? To prawda, ale te mieszkania i tak byśmy musieli wyremontować, bo te mieszkania, które mieliśmy,
to mimo że chcieliśmy, żeby można było przekazać naszym mieszkańcom, no okazało się, że bez remontu nie ma opcji, żeby tam po prostu do tych mieszkań wejść. No na pewno. Także na pewno byśmy to musieli też wyremontować. Dziękuję. A jeszcze mam pytanie, pani skarbnik, odnośnie na przykład, ile myśmy tam, bo tam nie wszystko zajmowało jak gdyby gminę. Tam były urządzenia PKP, z tego co wiem. PKP miało jakieś pomieszczenia, tam był warsztat samochodowy. Jakie miasto miało dochód na przykład miesięczny albo roczny z czynszów na przykład? Pani radna, trzeba byłoby zapytać, bo ten budynek był oddany do ZGM-u, Zakładu Budżetowego, w użytkowanie. Jeżeli oddajemy do użytkowania budynek, to oni już czerpali dochody i oni podpisywali wtedy umowy na dzierżawę, na użytkowanie. To jest za naszym budżetem. Tak, to już jest dochód zakładu budżetu. To są środki, dochód, które wpływają na konto ZGM. Tak. Czyli to oni po prostu wiedzą i mają. Roczny dochód będą wiedzieć oni. Tak. Rozumiem. Czyli były jakieś korzyści z tego, że tam po prostu. Na pewno były, tylko nie umiem powiedzieć teraz w jakiej wysokości, nie? Jaka to była kwota. Rozumiem. Dobrze. To ja dziękuję na razie. Może ktoś jeszcze. Dziękuję inny? Bardzo. Proszę bardzo. Ktoś z Państwa? Pan Robert? Tak, chciałem tak zapytać się, bo Pani tu mówiła, że 26 milionów kosztuje nasz szkoły. Tak. A ile z własnych środków musimy zrobić? 8 milionów zaplanowane jest 8 milionów. Dopłaty. To jest wyłącznie z naszego budżetu gminy. Tak. Kwota jakby procentowo ile? Ile to 26 nas, Pani Radny, kosztuje. Subwencji razem z dotacją mamy 18 milionów coś, także różnica 8 milionów to też jest. No to też między innymi może być i kredyt. No to. Nie, chodzi mi o to, że ile mamy wpływu, a ile procent przeznaczamy z tych, które jakby będzie środków budżetowych. No to tyle. Przychodu jakby będzie z podatków, z opłat wszystkich. No około naszych podatków lokalnych, bo ja nie mówię do udziałów urzędów skarbowych, bo na to wpływu nie mamy. Naszych gdzieś będzie około 11 milionów. I z tego musimy dać 8 milionów. No to ma pan 8 milionów, oświatę, OPS dopłacamy 3 miliony, jesteśmy, nie mamy podatków. Kto z Państwa następny? I po prostu Roberta, bo to już któryś raz o te szkoły chodzi. A ma pan jakiś pomysł, żebyśmy mniej płacili? Dopłacali do szkół? Nie, ja tylko chciałem po prostu powiedzieć, żeby społeczeństwo zdawało sobie sprawę, że szkoły kosztują gminę, bo wie pani co, gdy rozmawiam z ludźmi, przecież wy na szkoły dostajecie od państwa. I dziś Szczecin tutaj sądzi państwo polskie na 111 milionów podało do sądu odnośnie na środki i tak dalej. A jak rozmawiam z ludźmi, co wy dokładacie, jak wy macie, dostajecie od. Dlatego chciałem tu, którzy nas słuchają, żeby wiedzieli, że nie tylko państwo daje wszystko, że gmina, raczej gmina. Mieszkańcy gminy składają się na szkoły. Tyle chciałem. Dlatego pani Olu to poruszyła. Dziękuję. Ja bym chciała tylko pewnie pan burmistrz też mieć taki budżet, jak ma Szczecin. Jeszcze tylko słowo. Dobrze, pani skarbnik, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja to słowo i już nie będę. Bo jeszcze wracając. Halo, dobrze. Wracając do tej oświaty, czyli subwencja wystarcza nam tylko prawie na wynagrodzenia. Wszystko inne pokrywamy z własnego budżetu. Bo 18 milionów są wynagrodzenia. Tyle przychodzi subwencja. Ale jeszcze chciałam poprosić szanownych radnych, bo do tego projektu, który dostaliście w listopadzie, dzisiaj były wysłane jeszcze zmiany. Tylko zwrócić uwagę, że tam jest dołożony jeszcze jeden załącznik do tego budżetu. Ten załącznik dotyczy dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu i wydatki przeznaczone na utrzymywanie zatok. Ten załącznik jest numer 13, więc te wszystkie inne załączniki później zmieniają numerację. To żeby było. Tak, to przyszło na maila i w tych zmianach, które państwo mieliście, no to tam opisałam też tak skrótowo objaśnienia. Głównie te zmiany są spowodowane tym, że przenosimy tą likwidację niskiej emisji z tego roku na przyszły, więc to też ma odzwierciedlenie w budżecie. OZE, które ma także wpłynęło na zmiany w budżecie. No śmieci, była ta korekta zrobiona, teraz to trzeba będzie cofnąć. Jeszcze trzeba było zabezpieczyć środki na wypłatę odszkodowania, bo to jest przegłosowane, mamy w wieloletniej prognozie 460 tysięcy i jest również dołożona jeszcze zwiększona kwota na energię, bo chcąc podpisać umowę na oświetlenie zewnętrzne, to tylko uliczne, to brakło nam w budżecie 500 000. Na dzień dzisiejszy te środki są zabrane między innymi 200 tysięcy z oświaty na dzień dzisiejszy,
Pozostała kwota z utrzymania fontan 50 tysięcy, z konserwacji 100 tysięcy, no i z zieleni, ile tam jeszcze było. Także na dzień dzisiejszy na zieleni mamy zero. Więc do tego tematu, jak będziemy chcieli mieć miasto koszone, utrzymywane, to pewnie będziemy musieli wrócić. Dziękuję. Dziękuję. Pan Marek? Ja mam pytanie do pani skarbnik. Czy były jakieś uwagi tutaj RIO do budżetu? Jakie nie, panie radny, bez uwag nie, został dobrze, przyjęty. Dziękuję. I tutaj chciałbym też przypomnieć, że na oświatę musimy dawać, bo to jest obowiązek, panie radny, każdej gminy, każdego miasta. Więc żeby społeczeństwo zdawało sprawę, co roku że tak jest. Tylko państwo daje, ale pan, ja i tu. Tak, właśnie, ale to mamy obowiązek. To jest inwestycja w młodzież, proszę pana. Ale z ustawy dobrze. Tak wynika. Proszę bardzo. Pani Aleksandra. To ja mam jeszcze pytanie o plac wodny w Parku Zdrój. Ile nas będzie tak naprawdę kosztować i kiedy zobaczymy ten plac, kiedy się nam otworzy i będziemy mogli tam wejść? To może pan burmistrz. Ile my musimy dołożyć? Bo ja wiem, że tam od marszałka były pieniądze, prawda? Bo były od marszałka, ale to chyba ta kwota już zniknęła. Teraz z tego, co tutaj jest w budżecie, to jest ponad 6 milionów plac wodny nas kosztuje na dzień dzisiejszy. Tak? Skończony już jest, nie? Bo to zakończyło się w 2020. A ile musieliśmy dopłacić, pani skarbnik? 2600 było dofinansowanie od marszałka, pozostała kwota to nasze środki. Nasze. Ach, natomiast 6,5 odjąć 2,6. Plac jest wypłacony. To jest zakończone. To zadanie jest zakończone. Tak, wypłacone. Znaczy próba była w końcem października, początkiem maja. Tak, ponieważ oni nasiali, posiali trawę i nie chcieli, żeby to zostało zniszczone. A z gwarancją do tego placu wodnego? Bo jak pan mówi burmistrz, że jest otwarty, było otwarcie, a tu pospuszczali wody, później jakieś usterki po zimie? A to jest gwarancja. I przez 5 lat znowu nie będziemy nic dopłacać, czy jeszcze będzie jakiś? Wierzmy, że nie. A to już jest w tej cenie, tak? To uruchomienie, nie tak, że... Dziękuję. Czy ktoś z pan... Bulwary na przykład, tak? I on w ramach gwarancji to naprawia, skoro my tu przetarg ogłaszamy? Nie no. Proszę? Musimy ogłosić przetarg, żeby wyłonić... Musimy ogłosić przetarg, żeby wyłonić innego wykonawcę zastępczego, nawet jeżeli jest to wina wykonawcy, ponieważ no, oni mają wpłacone zabezpieczenie. Uchylili się od tego, że oni nie zrobili żadnych usterek. Był rzeczoznawca, stwierdził, że są usterki. I do sądu musimy przedłożyć kosztorys, który był zrobiony przez chyba biegłego, prawda, sądowego. I na tej podstawie został ogłoszony przetarg na modernizację tego placu zabaw, więc koszty, które są ponoszone w związku z modernizacją będziemy podejmować próby odzyskania od firmy. W sądzie, tak? Tak. W sądzie. A może być niekorzystny wyrok, czyli znowu mamy 400 tysięcy ponad 400 tysięcy z budżetu. Dziękuję. No, nie możemy zakładać sceptycznego scenariusza, bo to jesteśmy w sądzie. A my też udowadniamy. No, dobrze, dziękuję. Nad wyrokami sądów no, nie będziemy. No, dobrze. I czy ktoś z państwa jeszcze w sprawie projektu uchwały? Jest rynku. Są pieniądze wpłacone. Muszę być zabezpieczenie, więc zabezpieczenie jest. Tylko nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to przy przetargu jest ogłaszane, jakie jest radium wpłacone i zabezpieczenie. 5% wartości brutto, no ale 8 milionów było. No to wydaje 5% na ubezpieczenie. No to pewnie tyle, co jest przetarg. No. Ubezpieczamy też Doszycie, naprawdę. Wszystkie inwestycje, które wykonujemy na terenie miasta, są ubezpieczone? Powinny być wszystkie. Powinny być, tak? Czyli nie wszystkie, tak? Znaczy, no, pani może teraz ale to jest dla nas gwarancja wtedy, nie? Jak jest ubezpieczenie, to jest szansa, żeby były pieniądze, nie? Takie drobne rzeczy. No to takie drobne nie, ale większe inwestycje. Super. I z tych pieniędzy z ubezpieczenia można później robić poprawki, prawda? I można robić pewne rzeczy, tak? To to idzie z gwarancją. Słusznie, bardzo słusznie. Tylko pytam się, co w takim razie z tych pieniędzy z ubezpieczenia? Zostają, tak?
Matka ta miała gdzieś tam śmietanie z nią, gdzie się spali. No i teraz się buduje. Oprócz tego, że dostaliśmy jeszcze 5, tak? No, no. Ale na przykład z takich bulwarów mieliśmy ubezpieczenie, prawda? I co? Do czasu, kiedy nie będzie rozstrzygnięcia sądu, to nie możemy ruszać tego ubezpieczenia. Czyli to są pieniądze, cały czas są z tego ubezpieczenia, do wykorzystania przez miasto. No podejrzewam, że są, bo w sumie ubezpieczenie jest ciągłe. Super, czyli są. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Nie widzę. Kończymy dyskusję i głosujemy. Projekt uchwały numer 88. Jeszcze panią przewodniczącą, już była odczytana opinia, ale jeszcze było. Na posiedzeniu 12 grudnia Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2023. Dziękuję bardzo. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 9 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 88 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023 po zmianach został zaakceptowany, przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu. Tym sposobem wyczerpaliśmy punkt 3 porządku obrad. Punkt 4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Mam tutaj tak, pismo, w sumie zaproszenie. Uprzejmie zapraszam na 16. sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 4. kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2020 roku o godzinie 11 tutaj na sali. Więcej pism. Nie mam. 30 o godzinie 11 na sali obrad. Czyli jutro w piątek. Dobrze. I teraz punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Pan Darek, pani Ola. Jeżeli proszę chodzi bardzo o strefę klienta i o to, mam inne pytanie może, inaczej. Czy pan przewodniczący naszej rady ma wejściówkę bezproblemowo na przykład, żeby mógł wejść bez problemu, nie prosząc o otwarcie drzwi? Znaczy się wchodzę, jak mi ktoś otworzy. Proszę mi odpowiedzieć, czy ma inaczej, pan... wejściówki nie posiadam. Bo ja wiem, że co po niektórzy, w sensie tak słyszałam, nie wiem, ale tu jest wiceprzewodniczący Rady Młodzieżowej. Czy pan ma wejść, może pan wejść bezproblemowo? Tak? Aha, no to no, wszystko wiemy. Widocznie kto, jest, kto tu ma możliwość, była a kto potrzebna. Tu nie ma. Dziękuję bardzo. Dokładnie. No. Powiem, jak będzie mi potrzebne, to się zwrócę. No, no, no ale to... Dobrze, to tą sprawę mamy wyjaśnioną, pani Aleksandra. Tak, jeszcze mam pytanie właśnie odnośnie, absolutnie nie mam nic przeciwko temu, wiem, że tam działają, że wszystko jest w budynku PTTK. Mam tylko pytanie, budynek jest naszą własnością jako gminy, tak? Nie? Czy my płacimy tam czynsz, media, wszystko? Jeżeli tam po prostu... Gościnę. A, no właśnie, tu prezes jeszcze, to może prezes nam udzieli jeszcze. Jeżeli prezes pozwoli, to powiem ja, a uzupełnię ewentualnie. Znaczy wygląda to w ten sposób, grunt jest własnością gminy, natomiast w momencie, gdy budowano ten budynek, to budynek został postawiony przez PTTK, ale tak naprawdę to przez członków, mieszkańców Rabki, ludzi, którzy tutaj się zaangażowali w to zadanie. Z tego co wiem, to minęło, bo ostatnio mi mówiono, że jeszcze 67 lat. Natomiast ja rozmawiałem z prezesem PTTK i zadałem mu pytanie, czy rozważyliby możliwość przekazania tego budynku gminie. Z tego względu, że zadał mi prezes pytanie, czy jaka jest możliwość, żeby gmina wykonała termomodernizację tego budynku. No my możemy zrobić tylko na swoich budynkach, a nie możemy robić na nie naszych budynkach. Natomiast w momencie, gdy ta młodzież weszła do tamtego budynku, to okazało się, że
jest to miejsce, do którego chętnie chodzą i chcieliby, żeby to było kontynuowane dalej. Dlatego ja zaproponowałem prezesowi, panu kapłanowi, że podtrzymuję tą propozycję, jeżeli by ją rozważali. Mówiłem również do nowego prezesa tutaj, który jest prezesem naszego PTTK i powiedziałem tak, że nie upieramy się co do formy, czy to będzie 100% nam przekażą, czy pół na pół. Jeżeli mielibyśmy tam inwestować, to tylko w tej formie. Natomiast na dzień dzisiejszy to gmina płaci tam faktycznie dzierżawę, chyba 2,5 tysiąca z tego co pamiętam. My dajemy tak, to stowarzyszeniu, które... No to dotychczas to było, część było po stronie PTTK-u. No, tak to było. Chyba, że coś jeszcze prezes chce uzupełnić. Dziękuję. Pani Ola, wszystko, tak? Pani Katarzyna, pan Paweł. Przypomnę, koło szkoły Trójki jest takie wgłębienie w chodniku. Tam składałem pismo i tutaj... Jest już usunięte? Aha, no to dobrze. No to i odnośnie tej lampy na ulicy, nie na ulicy, tylko na roli Wójciakowa. To jest szlak czarny na Maciejową. Tam już od dłuższego czasu składam. Proszę. O tyle może z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Pan Robert. Ja tu podsumując ten rok chciałem dwa słowa tylko powiedzieć na temat organizowanych imprez na terenie Rabki. Na forach, w mediach, w Facebookach, czy tam, ja to słabo operuję. Pisze się, że nic się w tej Rabce nie dzieje, nic się nie robi. Proszę Państwa, na wszystkich tych imprezach, które organizuje Rabka, prawie jestem, w 90%. Dosłownie jest tych imprez, można i wybrać i takie, i jakie, ale mieszkańców to ja tam nie widzę, ale na forach umią pisać. Więc mam do nich taką prośbę, że jeżeli piszą, niech piszą prawdę, bo coś się dzieje, ale nawet na tym małym odcinku ich nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorota. Tak, ja mam dwa zapytania. Po pierwsze, na jakim etapie jest porozumienie z mieszkańcami za Rabą, jeżeli chodzi o przejazd? Czy już podjęte zostały jakieś kroki w tym temacie? I drugie pytanie dotyczy, proszę o podanie daty, kiedy został wysłany wniosek do Zarządu Wód Polskich o pozwolenie na budowę chodnika w Chabówce. Kiedy? Dokładnie. Kiedy został wniosek wysłany? Właśnie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan Michał? Ja bym prosił jako ostatni. Dobrze. Pan Jan? Pan Marek? Panie burmistrzu, ja bym chciał przypomnieć o tą boczną Kasprowicza, ponieważ jedna z mieszkanek ostatnio dzwoniła tej bocznej. Nie mogą dowieźć jej węgla z urzędu. Bardzo bym prosił tutaj o interwencję, żeby jakoś tej mieszkańce pomóc z tego względu, że firmy odmawiają tam przejechania, bo boją się. Po prostu się boją tam wyjechać. Tak droga właśnie jest w takim stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jacek. Pani Józefa. Za dołożenie jeszcze jednej alejki. Została tam kostka, została podsypka, więc pracownicy to wykorzystali. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Małgorzata. Pan Rafał. Ja mam tylko jedno takie pytanie, żeby zwrócić służbom odśnieżającym, znaczy utrzymującym w zimie drogi, że święta też trzeba utrzymywać, bo było pierwszy dzień świąt, było lodowisko późnym popołudniem i wieczorem na terenie miasta. Już nie będę mówił, że by auto uderzyło, ale to już jest inna kwestia. Dziękuję bardzo. Pan Piotr. Ja mam taki jeden wniosek, ale go przeczytam. W związku z tym, że PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły inwestycje przebudowy linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz, składam wniosek o podjęcie takich działań, które pozwoliłyby zabezpieczyć
infrastruktury miasta przed dewastacją przez wykonawców tej inwestycji. Jeden przykład mamy już na ulicy Zakopiańskiej, ale w procesie inwestycyjnym będą uczestniczyły także inne ulice, nie tylko Zakopiańska. Będzie to ulica Podhalańska, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kasprowicza, Detmajera, ulice osiedlowe w Zarytem i w Chabówce. Wykonawcy, nie respektując ograniczeń tonażu na naszych drogach, przewożą setki tysięcy ton materiałów na budowę. Oni te drogi po prostu rozjeżdżą. To nie są drogi dostosowane do takiego obciążenia ruchem i o takiej nośności. Dla zobrazowania skali problemu dołączam zdjęcia z mostu z ograniczeniem tonażu do 5 ton w Chabówce, po którym przejeżdża samochód ciężarowy o masie 25 ton. Widziałem także przejeżdżający po tym moście samochód ciężarowy o masie 35 ton. Wobec tego, że wykonawcy nie respektują ograniczeń tonażu, należy ich do tego zmusić lub zabezpieczyć interesem miasta w taki sposób, aby infrastruktura drogowa i inna z nią związane po zakończonej przebudowie linii kolejowej nie były całkowicie zdegradowane. Dziękuję bardzo. To składam na... Pan Michał. Szanowni Państwo, ja chciałbym na zakończenie roku w imieniu prezesa fundacji pana Maćka Kopytka, w imieniu zarządu fundacji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia nowego roku. Przede wszystkim spokojnego nowego roku. Po drugie zdrowego, szczęśliwego, owocnego, żebyśmy mogli po prostu w tym starym roku zostawić za sobą wszystkie zadry, udry, nieporozumienia, niedomówienia, wszystkie anse, niuanse zostawmy to w starym roku, aby w nowy rok otworzyć w dobrym, spokojnym i mądrym działaniu dla dobra naszej wspaniałej, małej ojczyzny, jaką jest Zabka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę. Dziękujemy bardzo. A na dowód tego fundacja przygotowała co roku dla Państwa małe upominki. Dziękujemy. Ja jeszcze tak, czy jeszcze są jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę. Pan burmistrz chce jeszcze zabrać głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, odnosząc się do tego, o czym mówił Pan Piotr przed chwilą i kiedyś tam jeszcze też wspominał Pan Marek, powiem tak, że myśmy zorganizowali spotkanie, które zostało wyłonione jako wykonawca, natomiast z tego, co mówili wtedy, nie mieli jeszcze podpisanej umowy i powiedzieli, że no, planujemy, że my tu będziemy robić jako wykonawca, ale nie wiemy, co będzie. Ale o tych sprawach żeśmy mówili, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie. Z jednej strony, żebyśmy wystąpili do nich pismem, to jest pierwsza sprawa, dziękuję. Druga rzecz, żeby zorganizować takie spotkanie z ich udziałem, Strażą Miejską i Policją, jak najbardziej. I chciałbym się jeszcze odnieść do tej ulicy Zakopiańskiej, ponieważ jesteśmy na takim etapie, że dostaliśmy potwierdzenie, że dostaniemy środki na wykonanie tych wszystkich badań geologicznych. Tutaj to jest kwota 144 tysiące. Jak te prace zostaną wykonane, to następny etap będziemy musieli przygotować projekt. No i później kwestia samej realizacji inwestycji, w zależności od tego, jaka będzie postawa PKP, to albo będziemy robili to sami, ale wtedy, czyli tylko drogę, a oni resztę niech sobie, że tak powiem, pilnują i zabezpieczają, czyli ten mur długości prawie 200 metrów. Natomiast jeżeli byłaby deklaracja ze strony PKP, że są gotowi z nami, na razie nie, ale gdyby, że są w stanie wspólnie to zadanie z nami robić, no to byśmy oczekiwali, żeby ten wkład własny, czyli 20%, żeby został pokryty wtedy przez PKP. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj po prostu jeszcze nie wiem. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Darek. Ja mam pytanie do pana burmistrza w sprawie tej drogi, bo tam pisze do końca maja, ale mi się wydaje ten termin taki mało wiarygodny, jak chodzi o maj, nie? Bo jak wszystko przepisowo pójdzie, papiery, zezwolenia, badania, no to już się ciągnie ile czasu? Panie Darku, jest możliwe to, co pan mówi, że ten termin będzie niedotrzymany. Natomiast myśmy dostali tak zwany okresowy, na okres tych 6 miesięcy. Natomiast na te wszystkie odwierty, które teraz mają być wykonane styczeń, luty, są założone 2 miesiące. No.
powiedzieć, czy coś zapadła jakaś decyzja, żeby ten ruch, który jest od Starego Dworu i Rynku w stronę Kilińskiego, jest jakoś rozwiązany ten problem? Coś podjęte są działania w tym kierunku? Wczoraj było tutaj spotkanie z udziałem projektanta powiatowego zarządu dróg, radnych powiatowych, którzy też za tym chodzą, żeby tam wprowadzić, żeby tam zbudować rondo w ogóle. Jest zgoda właściciela Cerampolu, żeby wyburzyć ten budynek, bo był również wczoraj na tym spotkaniu, więc teraz to jest na etapie takim, no mam nadzieję, projektowania i docelowo wykonania takiego rozwiązania, że tam będzie wykonane rondo. Tak. Ale powiem tak. Tak, ale miejmy nadzieję, że docelowo dojdziemy do takiego rozwiązania, że tam będzie dobre. No organizacja ruchu to jest jedno, ale no to organizacja ruchu została wykonana, tylko chodzi o rozwiązanie problemu. Pani Ola mówi o rozwiązaniu problemu. Ja mam jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Przeczytałam na Podhalu 24 artykuł odnośnie tamtych zakładów wodociągów, które dostały aportem prawie 20 milionów. Chciałam zapytać, bo ja pamiętam i nie wiem, jak to się skończyło tutaj, bo wiem, że chyba pół roku temu tutaj pan prezes występował o aport chyba, jeżeli chodzi o tak, czy to coś ruszyło, drgnęło, czy gmina zrobiła jakiś postęp w tym kierunku, żeby na przykład to przekazać zakładom wodociągu? Bo piękną kwotę dostali na przykład. Tam muszą być, tak, tam muszą być wykonane wyceny działek, tak. Mamy rzeczoznawca robi wycenę tych działek. A czy jest podjęte działanie i będzie tam wycena, tak? I może dojdzie w przyszłym roku do skutku? Aha, rozumiem. Jaki to mniej więcej czas będzie? Że są z nastwa potrzebuje ile? Pół roku? Mniej, tak? 2 miesiące, 3 to góra, to się myślę. A proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tutaj w naszym budżecie faktycznie są zadania wodkan, jak ja to mówię, prawda? A czy zakłady z WIK-u mogą sobie same też składać na przykład i występować ewentualnie jakieś środki zewnętrzne? Takie wnioski złożyli. Na ile? Na 3 200 000 czy 3 100 000? Tak, na pewno jest złożony. Tak. Polskiego Ładu nie. Tam nie ma. Nie było, tak? Nie może. Ale jest szansa, że wtedy jak są pieniądze i tu, czyli po stronie urzędu i z WIK-u, to te właśnie typu kanalizacja wodna tam i odpływy to będą robione na terenie, tak? No to fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma zapytania, wnioski? Nie ma. To tak gwoli przypomnienia, prośba o składanie wniosków, interpelacji pisemnie, żeby ułatwić pracę. To jest jedna rzecz. Teraz tak, chciałem podziękować za wszystkie życzenia, które wpłynęły do Rady Miasta, także bardzo dziękuję i na nowy rok również wszystkiego najlepszego, oby jak co roku miał być lepszy. Lepszy. Niech będzie lepszy. Tego wszystkim nam życzę. Do siego roku. I od nowa. Dziękuję państwu bardzo. Piąty punkt interpelacje, zapytanie radnych wyczerpany. W związku z tym zamykam sesję Rady Miasta 61 już 8 kadencji. Dziękuję państwu i do nowego roku.